Ścigają się po zamarniętym jeziorze. Nie Ferrari za 100 milionów euro, nie? No tak. właśnie tam widziałem, że te samochody tam to są już takie naprawdę bardzo rzadkie. To są takie, to takie kwoty za te samochody? Tak. I oni się tam no ścigają po tym ścigają. Jak się w takim razie prowadzi, czołg? Łatwo. Ja myślę, to, to, to też jest jakiś ruski wynalazek stary. No więc są dwie, dwie dźwignie. Byłem, byłem zaszokowany, myślałem, że tam jest, że ty. Że, że nie ma pedałów, że nie mhm. ma pedału gazu, że nie ma sprzęgła, a to wszystko tam jest. Ja myślałem, że tylko tymi drążkami się jakby poruszasz, że jak je przechylisz do przodu, to on pojedzie. Mhm. No nie, no to to jest kierownica, to jest lewo-prawo, no ale żeby on jechał, no to masz normalnie sprzęgło, pedał gazu, yy, zmianę biegu. Ja się tak do końca nie spodziewam, żeby to był jakiś sukces światowy, te elektryczne samochody. Myślę, że to jest jakaś ślepa uliczka. Że to jednak ten nap napęd wodorowy to jest, to, jest, to, jest, to jest przyszłość. Tak jak czytałem jakiś wywiad z prezesem Toyoty, że dla nich ta, ten elektryczny samochód jest pewną pewną wprawką. No bo oni po prostu sobie wymienią yy, te ogniwa na ogniwa wodorowe, i, a cała reszta zostanie. Widzę, że ty doceniasz bardzo te ludzkie niedoskonałości i sprawia ci frajdę to, że właśnie gdzieś można włożyć rękę, a gdzieś tak. tylko kartkę papieru. Ja, ja to uwielbiam. A z drugiej strony też, też sprawia mi frajdę budowanie perfekcyjnych samochodów. Czy to. To, to głupie brzmie, ale to jest trochę też zależy od tego, w jakim nastroju się obudzę, tak? No to, to, to jest. To dobra reklama. Okay. Czyli, znaczy... może wam dostarczę dobrze na samochód, a może nie do końca. Nie, 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 nie. Tu, nie, nie, nie. nie, no bi biznesowo to jeszcze robię. Nie wiadomo, kiedy będzie, nie wiadomo za ile. Łukasz Rzepecki, cześć. Cześć. E... I zacznijmy od tego, że powiesz ludziom, czym się zajmujesz. Zajmuję się renowacją zabytkowych samochodów. W takim dużym skrócie. Tak, i masz całkiem spory warsztat. Z tego, co już słuchałem, to chyba wtedy, co, wtedy, co nagrywaliście, to chyba 1500 metrów. Tak, e, znaczy obecnie mamy jakby jeden swój, który jest naszym rodzinnym miejscem pracy. E, I jesteśmy, jestem również wspólnikiem e, dużej brytyjskiej firmy, która zajmuje się głównie Mercedesami. I w zeszłym roku otworzyliśmy, otworzyliśmy jakby montownię tych samochodów w Polsce. Okej, okay, do tego nie wiedziałem. Jak, jak to się wydarzyło? To dzięki temu, że masz już taką renomę, mogła się być wspólnikiem w takiej firmie? E, tak, znaczy większość rzeczy dobrych w moim życiu wydarzyło się przypadkiem. E, tutaj ilość przypadków, które się wydarzyły, które doprowadziły mnie do tego, jest wręcz ogromna. Mhm. E, ale po prostu przez jednego ze swoich brytyjskich klientów zostałem przedstawiony jego przyjacielowi, który okazało się jest właścicielem tej firmy i jakoś tak. Gadaliśmy parę razy i oni stwierdzili, że, że Polska jest dobrym miejscem, żeby to, żeby to otworzyć. Z wielu względów, ze względu na ludzi, którzy mają odpowiednią wiedzę, mają też to, że za czasów komunistycznych wszystko potrafiliśmy sobie sami naprawić. No, i, i, I trochę też przez moją osobę jakoż, ty, udało mi się wykazać wśród, e, przed tymi brytyjskimi klientami, że potrafimy dostarczyć to, co obiecujemy, że dostarczymy. Tak, ale widzę, że ciężko ci to przechodzi przez gardło. E, e, no, ale to tak. dobrze. Ja, ja personalnie <laughs> lubię ludzi, którzy są skromni. Du, Dziękuję. Du, dużo bardziej to moim zdaniem pasuje niż właśnie opowiadać o tym, jakie to jest się świetne i jak to zaimponowałeś <laughs> ludziom i dlatego nie chcą, żebyś był ich Um, czyli mówisz, że polscy mechanicy są rzeczywiście tak tacy dobrzy, i nawet postrzegani są w ten sposób ze, z, wśród ludzi z, z Wielkiej Brytanii? Tak, tak, zdecydowanie tak, dlatego że. Yy, no. Zakładam, pokolenie naszych rodziców musiało, wszystko, jeżeli coś chcieli w życiu, to musieli to zrobić sami. Mhm. Więc musieli się po prostu nauczyć, a później zrobić to własnymi rękoma. Także nie wiem, jak będzie z następnymi pokoleniami. Aczkolwiek no, my staramy się pracować w ten sposób, że część załogi jest no, już bardzo leciwa, która przekazuje swoje i też pod, swoją wiedzę i też podejście do pracy tym młodszym ludziom. No a ci młodzi, no, po prostu muszą się nauczyć też pewnej etyki, pewnych do pewnego sposobu pracy. Bo to nie jest taka praca dla pokolenia Z trochę. Jest, jest ciężko właśnie z, młodymi, z młodszymi pracownikami? I tak i nie. To znaczy, yy, aby znaleźć kogoś, kto yy, zakocha się w tym. Yy, to naprawdę musimy odsiać bardzo dużo ludzi, ale jeżeli ktoś już naprawdę to poczuje, to wydaje mi się, że już nie odejdzie z tego nazwijmy to zawodu. Czyli nie zatrudniacie ludzi, którzy się już tym zajmują, czy tylko szukacie jakieś nowych os osoby, które można to w to wciągnąć i zainteresować? Zatrudniamy też ludzi, którzy się już tym zajmowali. Um... Także i tak, i tak. To mhm. tutaj nie ukrywam, że ja wolę, żeby ci starsi od nas wyszkolili tych młodszych, bo to też tworzą się pewne więzi między ludźmi, z firmą. No ale tak, no, jakby na, na, na tyle już mamy te, te firmy jakby rozwinięte, że potrzebujemy dużo ludzi i proces szkolenia pracownika to jest tak naprawdę dwa lata więc też nie za bardzo możemy czekać. Dwa lata szkolenia, to co masz na myśli, że ten proces trwa dwa lata? To znaczy od momentu, kiedy ktoś do nas przychodzi, nazwijmy po technikum czy po jakichś doświadczeniach z współczesną motoryzacją i te dwa lata, od momentu, aż on przyjdzie, do momentu, aż jest w stanie poprowadzić sam projekt odbudowy, czyli musi jakby pamiętać o tym wszystkim, plus musi to wykonać, no to to z doświadczenia wiem, że to zajmuje dwa lata. Mhm. Wszystkie próby skrótów to, to się tu w ogóle nie zdaje egzaminu. Plus też e, odnośnie ludzi, którzy przy tym pracują, e, trzeba mieć w pewny sposób inny konstrukt psychiczny, dlatego że nie ma szybkich efektów. Znaczy, tu budowa samochodu mniej więcej zajmuje w zależności od samochodu, jego stanu, komplikacji, od roku do czterech lat. czyli znaczy, jeżeli naprawdę ktoś musi umieć wytrzymać okres czteroletni do zobaczenia efektu. I rzeczywiście jest tak, że ludzie mają z tym problem? Oj, tak. Naprawdę? Oj, tak. Czyli to... co mówią, kurde, nie mam efektów po trzech miesiącach nie, to, jest się? Po prostu, to jest po prostu frustrujące dla nich. To jest po prostu dla nich frustrujące i ja widzę, jak ta frustracja narasta, tak? Mhm. Że po prostu ktoś wkłada no, 8 godzin dziennie. To też nie jest tylko 8 godzin dziennie, bo o tym trzeba... To, to mi ojciec przekazał, że jeżeli ja się nie obudzę i nie zasnę z myślą o tych samochodach, to, to nie ma szans po prostu, żeby, żeby osiągnąć jakiś, nazwijmy sukces, czyli ukończyć tą renowację na pewnym poziomie, że wszyscy jesteśmy z tego zadowoleni. I to się musi... Bo teraz ty jesteś właścicielem albo jeden współwłaścicielem mm -hmm. i to jest trochę inaczej, jeśli chodzi o twój mindset, a inaczej, jeśli chodzi o ludzi, którzy przy tym pracują. Czy oni też muszą z tym wstawać? Bo oni ja się Oni też muszą. Oni też muszą, inaczej nie... No nie, doj nie dojdziemy do tego Sukcesu. Czyli to jest y, bardzo trudne w takim razie, żeby znaleźć takich ludzi. Tak. To, jest, to jest naprawdę rzadkie, żeby mieć taką osobę, która wstaje rano i pierwsza pierwszą myśl, którą ma, to jest twój biznes, i jednocześnie twój biznes, jak się kładzie wieczorem. Tak, tak, tak. To to jest trudne, znaczy to, to, to nie ma tajemnicy. Tak. No i trzeba to zbudować. Duży nacisk z tego, co zauważyłem, kładziesz na tą relację, czyli na przykład tą relację pomiędzy właśnie starszym, nie wiem jak oni się u ciebie nazywają mechanicy, inżynierowie. Może chyba nie mamy nazwy. Po mm -hmm. prostu jakoś wszyscy w jednym zespole pracujemy, ale. Starsi pracownicy, tak. którzy uczą tych młodszych pracowników, uważa, że to jest takie ważne, żeby, żeby rzeczywiście dochodziło do, te, do tego przekazywania wiedzy i że to buduje relacje, które później pozwala dostać pracownikowi na dużej. To jest chyba jedyna, jedyny sposób. żeby w, w, Przede wszystkim <laughs> przede wszystkim, możemy na przykład wziąć blacharstwo, tak? Mm -hmm. Znaczy, ty, ktoś, kto. Przychodzi jako kandydat na blacharza, musi mieć. E, jakby to nazwać? Mhm. <laughs> e, musi mieć jakiś e, też wyobraźnię przestrzenną. Tak? Znaczy, żeby z kawałka blachy coś uformować, e, to, to jest jakby warunek konieczny. No ale, żeby nauczyć się formować tą blachę, tę blachę, e, to musi poznać wszystkie techniki. No, to są techniki no, wymyślone na początku XX wieku, albo i może trochę wcześniej. E, no, teoretycznie można to zrobić z internetu, no, ale jeżeli nie ma tej starszej osoby, która y, jakby skoryguje Twoją pracę, nie, nie pokaże ci jakichś e, wskazówek, jak, co, jak, jak coś zrobić, to wydaje mi się, że nie da się tego tak nauczyć z książki. I, mhm. i ta relacja jest tutaj e, no wręcz konieczna. Jeśli macie wyszkoloną osobę, która potrafi przeprowadzić taki jeden samochód to od początku do końca, to jest jedna osoba, która zajmuje się jednym samochodem? Czy zawsze jest tak, że jedna osoba zajmuje się jednymi rzecz, częściami we wszystkich samochodach i innymi częściami we e, wszystkich samochodach? To znaczy, jakby mamy różne działy. Oczywiście są, jest tam dział części, że ktoś, ktoś zamawia części, ale jakby skupmy się na tej osobie, która prowadzi ten projekt. Ona mm -hmm. jakby fizycznie go buduje, czyli nazwijmy... Może ja opowiem od razu o, o całym... E, mm -hmm. Czyli Trafia do nas samochód, no i jest... Mogę, I te... mogę, mogę cię zatrzymać, tak, jak już mm -hmm. odpowiadamy o tym w ten sposób, to może jeszcze zaczniemy jeszcze wcześniej. Jak, jak w ogóle to się dzieje, że ten samochód do was trafia? Czy wy go musicie szukać? Czy klient go szuka? To, to, to zależy. To znaczy to... My się przede wszystkim nie zajmujemy handlowaniem samochodami, więc jeżeli do nas przychodzi klient, który ma wymarzony swój samochód, no to jednym z naszych zadań jest znalezienie tego samochodu. Okej, okay, czyli to nie jest tak, że klient przywozi wam samochód? Czasami klient tam przywozi samochód, bo już sobie go znalazł i jakby jest to część całej tej frajdy związanej z zabytkowymi samochodami, czyli szukaniem tego samochodu. Tak jest mi się to... wydawało właśnie, że to musi tak. być jedna z części, która właśnie sprawia wielką frajdę jeździć, szukać, sprawdzać, tak. czy te samochody się nadają i później go kupisz. To, to już jest ten pierwszy taki duży bodziec. Tak, 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 to jest dokładnie tak. Czyli jakby trafia do nas samochód? Czy klient go znalazł, czy my go znaleźliśmy? No już jest na hali i, i, i rozpoczynamy ten proces. I wtedy przydzielamy, po prostu jakby dyskutujemy, kto, kto będzie, tym, kto będzie prowadził ten projekt. No i jeden z pracowników prowadzi taki projekt. No więc on musi to wszystko skoordynować. Oczywiście ja też tam jestem, żeby do tego pomóc, żeby w tym pomóc. No, ale jakieś ustalenie terminów, jakieś zamówienia na części, podjęcie decyzji, co jesteśmy w stanie odbudować, co musimy koniecznie wymienić, co musimy dorobić, to pozostaje jakby w gestii człowieka, który prowadzi ten projekt. Mhm. Więc od A do Z ta osoba jest zaangażowana, mimo że i to jest tak, że. Osoby, które budują samochody, to są osoby, które już jakby finalnie je składają. Jakby wróci na dwozie z blacharni, tam z lakierni, wszystkie podzespoły mechaniczne przyjadą i wtedy się zaczyna już ta praca też koncepcyjna tej osoby. To nie jest tak, że to jest, to jest na tyle skomplikowane, że jedna osoba nie może podejmować tych wszystkich decyzji? Jeśli patrzysz na cały samochód, tam jest tyle części, i jak, jak jedna osoba ma ocenić, które z tych części nadają się do takiego i ponownego użycia, a które trzeba zrobić od nowa? To jest, no, i tu dochodzimy do, do tego, czym ja się zajmuję. E, I to wszystko jakby spada na mnie, e, koniec końców. E, no, ale jakby elektryk, który naprawia całą instalację elektryczną, wszystkie elementy, no, przychodzi do mnie i słuchaj, no, mamy takie opcje, tak? No, i tu musimy podjąć decyzję, musimy też sobie sprawdzić, co jest dostępne, ile to kosztuje. E, i tak jest z każdym działem, z mechaniką, z, nie wiem, z hamulcami, z lakierowaniem. Plus jest jeszcze klient, który e, też mówi, no, słuchajcie, no ja bym chciał przerobić to, ja musiał przerobić tamto. Plus też e, jest, jest, kwestia, do czego ten samochód będzie służył, bo ten samochód może, e, może jeździć na rajdy, może jeździć na, nie wiem, na mile milię, może pychać na rajd dalekodystansowy z Pekinu do Paryża, e, może jeździć na konkursy, czyli musi być całkowicie oryginalny. To też się zaczyna. Najpierw wybieramy samochód, potem musimy, albo najpierw wymyślamy, co my będziemy robić z tym samochodem, do mhm. czego on ma służyć, i potem cała ta odbudowa jest ustawiona pod ten finalny cel. Także. Ja bym chciał jeszcze wrócić do tego szukania, bo to jest dla mnie podejrzany mhm. temat. Załóżmy, że przychodzi do Was klient, mówi: Chce samochód X. Tak. Co, co dalej? Gdzie się szuka takiego samochodu? To nie jest tak łatwo dorwać te samochody, zwłaszcza w takim stanie, żeby coś dało się z nim zrobić. To też, to też zależy od samochodu. Gdzie i, i, i potem, gdzie będziemy go szukać? No tutaj, um, jednym z takich ciekawych przykładów, który mogę opowiedzieć, to była jeden z naszych klientów, wymarzył sobie lagondę. To jest, no te, te, teraz już Aston Martin jest właścicielem lagondy, no to oni się tam w pewnym momencie połączyli. E, no i koncepcja była taka, że musi to być Lagonda, żeby pojechać nią w mile-mili. To tylko... jest to, ten samochód? Nie, to jest XKSS. To jest, to jest akurat replika zbudowana. Mm -hmm. to, jest, to jest Jaguar. No i tutaj, żeby znaleźć taką Lagondę, no to też trzeba mieć jakąś więcej wiedzę... Gdzie te samochody są popularne? Jakby większość populacji Lagondy znajduje się obecnie w Niemczech i w Belgii. No czyli to już jest jakaś wskazówka, że trzeba tego szukać tam. No i przez te lata, którymi my się zajmujemy tymi samochodami, już po prostu znamy ludzi i wiemy, on, on może wiedzieć, gdzie jest Lagonda. No więc dzwonimy tutaj do jednej osoby, do drugiej, mówi, ja poszukam, popytam. No, ale to, to jest jakby procedura przy tych bardzo rzadkich samochodach. Jeśli chodzi o jakieś takie bardziej popularne, no to e, sprawdzamy aukcje, sprawdzamy większych dealerów. To, to akurat w Stanach jest tych samochodów najwięcej. I e, jeżeli znajdujemy coś ciekawego, no to, to sprawdzamy ten samochód, czy te wszystkie numery się zgadzają numery ramy, podwozia, silnika, czy to ten samochód jakby wyjechał z fabryki o tych numerach. No i potem jest nasz. I ile wam się w takim razie najdłużej zdarzyło szukać samochodu? Czy są takie, których nigdy nie znaleźliście? O, są takie, których nigdy nie znaleźliśmy. To cały czas szukamy 250 Ferrari i Spidera. Bo nas tylko interesuje samochód do odbudowy. My się nie chcemy. Odbudowywać odbudowanego już samochodu. Czyli musi być stary i nigdy nie przerabiany. Tak, znaczy, może być przerabiany. Jeżeli ktoś coś tam przerobił, to my, jesteśmy, to my po prostu przywrócimy ten samochód do oryginału. To, to... Czyli po prostu ich nie ma w ogóle? Nie, nie da się znaleźć? Czy są za drogie, żeby kupić? Czy czym, na czym polega problem, że do tej pory się nie udało znaleźć? E... Hmm. Akurat z tą, tą ferarką myślę, że chodzi o to, że po prostu tych samochodów było tak niewiele, że każdy ma z tych samochodów swojego właściciela, który pewnie chce przekazać ten samochód swoim dzieciom, mm -hmm. a, nie, a nie wystawiać na rynek. Bo to, to już są tak rzadkie auta. Że... A jeśli udało Wam się znaleźć, to o jakim czasie mówimy, że rzeczywiście się tego tyle czasu szukało? Najdłużej to chyba szukaliśmy DB2-ki Venteja Cabrio. To z półtora roku. To nam chyba tyle zajęło. Czyli dzwonienie, pytanie po ludziach tak. i założę się, że negocjacje z niektórymi starszymi ludźmi, którzy nie do końca chcą sprzedać te samochody. No to jest takie trochę rzucanie przynęty, tak? I, i, I czekanie, aż ktoś stwierdzi, że jednak a może jednak bym sprzedał, a może już nie będę go restaurował, a może mi nie jest potrzebny, a może już, nie wiem, nie dożyję czasu, kiedy, kiedy on będzie odbudowany. To chyba tak to wygląda. Czyli często się zdarzają w takim razie ludzie, którzy po prostu nie chcą oddać tych samochodów? Mają je, nie są odrestaurowane i mówią, że nie są na sprzedaż? Tak. Zdarzają to się nie. tacy ludzie. To, to sam proces poszukiwania musi być już skomplikowany. To, to już, czyli przychodzi do Was klient, mówi: A to jak się rozliczacie z klientem, jak nie znajdziecie mu samochodu? A czy my się rozliczamy tylko za to, co zrobiliśmy? Znaczy, czyli e jeśli szukacie czegoś półtorej roku i nie i znajdziecie. Nie z... No to. No, happens, tak. Dużo hmm. roboty. Ciężko ja wiem, że to. Ale to... Inaczej, gdybym to traktował jako pracę od 8 do 16, no to dużo roboty, tak? Mm. Ale to jest zdobywanie. Jedną z, Magia też tej pracy polega na tym, że co chwila poznajemy kogoś ciekawego. Że tam, to, to jest jakiś taki tak specyficzny świat, który jakoś kręci się wokół tych samochodów, że większość ludzi, którzy jest zaangażowani, to są naprawdę ciekawi ludzie. Więc to, że ja z kimś spędzę, rozmawiając trzy godziny. Yy, to potem te, te rozmowy też już odchodzą od samochodów, rozmawiamy o samolotach, o łódkach, o, o życiu, o, o wszystkim innym. Tak? To, to też jest, dla mnie to też jest taka magia tego, że ci ludzie się dzielą, jakoś udaje mi się też zaprzyjaźniać z ludźmi, dzielą swoją perspektywą na życie, na świat i, i dzięki temu też jestem w stanie zbudować swoją jakąś percepcję rzeczywistości, właśnie dzięki rozmowom z tymi ludźmi. No i te to samochody jest. to jest fajny taki kluczek właśnie do odporzenia niektórych znajomości, co? Tak, zdecydowanie. To, to nawet, to akurat było całkiem zabawne. Jeden z moich klientów brytyjskich zaprosił nas do, na swoje Garden Party w, w Londynie, gdzie był zaproszony Boris Johnson. On był główną, główną postacią tej imprezy. No tylko problem polegał na tym, że party były zaplanowane na piątek, a Boris Johnson zrezygnował w czwartek. Więc udało nam się poznać ministra finansów Wielkiej Brytanii. No ale to, to jakby pokazuje jak ktoś, że tak powiem, restaurujący samochody pod Warszawą, że tak powiem, no może poznać ludzi, których nigdy by nie poznał. Tak mi się właśnie wydawało, że jak zajmujesz się czymś takim i najprawdopodobniej musisz jeździć w różne miejsca, sprawdzać te samochody, albo spotykać się z tymi klientami, bo nie każdy będzie chciał zostawić ciebie jakąś sumę pieniędzy, nie widząc ciebie nigdy na oczy, to tak mi się właśnie wydawało, że będziesz poznawał bardzo ciekawych ludzi. Tak. Podpis podpisujesz z nimi jakieś nda, NDA że nie możesz mówić, z kim pracujesz? Nie. To czy, to, to też mogę się pochwalić tym, że ja już nie podpisuję żadnych umów nawet na renowację tych samochodów. To znaczy, że udało nam się. E, Jak nie... to jest możliwe? To, to, to też odnośnie. To jest ten, ten sam człowiek, który nas zaprosił na to party z e, Borysem Johnsonem. E, jemu my zostaliśmy poleceni przez jego przyjaciela, któremu odrestaurowaliśmy dwa samochody. No i nam jest czasami trudno określić termin, finalnie ko, finalne koszta tego. Aha, czyli ta umowa I... byłaby też trudna bardzo do spisania. Tak, ale jeden ten, ten przyjaciel przed do niego mówi, słuchaj, no jest taki, jest taki Łukasz z Polski no i on może ci tutaj odrestaurować te samochody, no ale wiesz, no, nie wiem ile to będzie kosztowało i nie wiem ile to będzie trwało. Eee, no i on mówi, słuchaj, to w ogóle mi głowy nie zawraca jakimś takim. No jak to jest możliwe w XXI wieku? No ale finalnie odbudowaliśmy już eee, temu, te, temu człowiekowi pięć samochodów, jesteśmy w wielkiej przyjaźni eee, i, i, i udało nam się... Eee, no też my istniejemy, nasza firma istnieje 30 lat, udowodniliśmy już to, że jakby no jesteśmy w stanie dostarczyć naprawdę fenomenalne samochody, co nie jest takie oczywiste w tym świecie, że, że ktoś coś obieca, nawet podpisze 10 umów, a to dostarczy. W tym świecie, mówisz o świecie restaurowania? Tak, w świecie zabytkowych samochodów, mhm. tam też... Czai się wielu, wielu niefajnych nie, nie ludzi. To, to tym bardziej, jak udaje Wam się w takim razie przekonać tych ludzi do siebie? Czy to jest kwestia tego, że właśnie ktoś przychodzi z polecenia i tam ci ludzie mówią, okej, okay, oni, oni nie wiedzą kiedy nie wiedzą za ile, ale dowiozą przynajmniej? Tak, 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 tak. To właśnie to, 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 to na tym polega. Że my się nigdzie nie ogłaszamy, nie, nie wydajemy nawet złotówki na marketing, to po prostu już jest tak zwany marketing szeptany. Kolega powie koledze, z reguły to się nigdy nie kończy na jednym samochodzie. Z reguły nigdy, no praktycznie nigdy. Nie kończy się na jednym samochodzie, więc w naszej firmie wystarczy nam 3-4 klientów, którym, którym tak naprawdę obsługujemy kolekcję i nie szukamy nowych klientów. Raczej, raczej to ludzie nas szukają. Marketing szeptany, czyli nigdy nie wydaliście ani do złotówki na marketing? Chociaż jeździcie na jakieś targi, widziałem, że byliście na jakieś targach. Więc to ale to 100 lat temu. To były, Byliśmy raz na, z naszym stoiskiem na targach Wesen. To, no, to, gdzie my dziś jesteśmy, to też jest finał pewnej drogi, którą, którą rozpoczął mój tata, potem ja kontynuowałem. Ja jakby, dołączyłem do taty, i wtedy to był moment, że musimy wyjść na zagranicę. Kolokwialnie mówiąc. Mhm. E, więc musieliśmy zacząć jeździć na targi. No, ale pojechaliśmy na jedne targi, e, pokazaliśmy się, pokazaliśmy, co potrafimy. A potem już po prostu poszło. Też, też musieliśmy przejść przez wszystkie drogi, typu dostarczanie dealeru, samochodów dealerom na, na zachodzie Wielkiej Brytanii, co było autentycznym koszmarem. Dlaczego? No, dlatego, że każdy dealer chce jakby zabrać całą prowizję dla siebie. E, zapłacić ci jak najmniej może, e, przy gigantycznych wymaganiach e, i nigdy ci nie, nie będzie chciał się przedstawić to finalnej, finalnemu odbiorcy tego, e, tego auta. To nam się udało to, no, musieliśmy zacisnąć zęby i przejść cało, te, te parę lat. E, no Już nie współpracujemy z dealerami, na zasadzie współpracujemy, jeżeli jeden z naszych klientów chciałby na przykład wymienić swój samochód, no to musimy polecić jedną czy drugą osobę, e, która ten samochód sprzeda. Tak? Ale, ale już nie, nie, nie robimy tego dla dealerów. Z czego wynikała ta decyzja, że z, de Udawaliście się wychodzić na rynki zagraniczne? Bo już poza... znaczy, ten, ten rynek w Polsce jeszcze nie był na tyle rozwinięty, tak jak jest dzisiaj. Dziś, dziś to jest jeden z lepszych rynków w Europie. Mówisz poważnie? Mówię zupełnie serio. Znaczy może nie na te najtenniejsze samochody, na te samochody takiego, tej średniej półki. Jakie samochody średniej półki, o jakie mówimy? Powiedzmy do 200 tysięcy euro, czyli jakieś Pagody, Mercedes, Jaguar E-Type. U nas jeszcze nie ma takiej wielkiej fantazji na tym rynku. E, ale ten rynek jest dobrze rozwinięty i, 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 i większość tej... E, Właśnie średniej, średniej półki w zeszłym roku, na przykład, trafia do Polski. To wszyscy byli na zachodzie w szoku, jak, jak, jak chłonny jest ten rynek. Ciekawe, czyli Zresztą. Polacy się zaczęli interesować takimi rzeczami i oni rzeczywiście to kupują, żeby mieć swoje kolekcje? E, tak, jest, jest dużo polskich kolekcji, naprawdę niesamowitych. One nie... I pewnie oni, chociaż nie, ci ludzie się chyba chwalą takimi rzeczami. Chwalą się czy się nie chwalą? I chwalą i nie chwalą. Jedni się Czyli chwala, są nie tacy, się... którzy mają jakąś super kolekcję tak. i nikt o tym nie wie? Znaczy, wiedzą znajomi, wiedzą koledzy, jak, nazwijmy branża wie, tak? Mhm. ale no nie, jest cicha umowa, że, że nie mówi się o tym szerzej, kto i co i, i, i dlaczego. Wracając jeszcze do tych klientów, zastanawiałem się, to, to, z kim w takim razie się najczęściej pracuje, jeśli chodzi o takie projekty, to są jakieś przedsiębiorcy, ludzi, doktorzy, kto, 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 kto najczęściej się zgłasza z czymś takim? Przedsiębiorcy, zdecydowanie przedsiębiorcy i to, to jest jakiś background motoryzacyjny czy po prostu pasjonaci? Pasjonaci. To jeśli chodzi o moje doświadczenia, to są zdecydowanie pasjonaci. To, to bez właściwie większego backgroundu. Mhm. To są jakieś wspomnienia z dzieciństwa, coś widzieli w filmie, jakieś widzieli kiedyś zdjęcia i po prostu chcieliby mieć takie auto. To tak. Mm, czyli oni się do was zgłaszają, albo mówią, ci, mówią wam, żebyście poszukali samochodu, albo przysyłają wam samochód i wy się mm -hmm. po prostu tym zajmujecie. Okay. Czemu to potrafi trwać 4 lata? Ha, dlatego, że ten samochód może być. Może już go właściwie nie być. I wtedy trzeba um, zachować te kawałki, które zostały, i dobudować całą resztę. Plus. Mm. No to, to, to cały, ten, cały ten świat jest dosyć, do, do, dosyć magiczny. Na przykład e, jeden z moich ulubionych samochodów to jest tak naprawdę konstrukcja przedwojenna: Jaguar Mark IV. On się przed wojną nazywał SS, potem z jasnych powodów zmieniono nazwę. I e, jest jeden pan, który właściwie skupił większość tych samochodów, skupił większość tych, większość części do tych samochodów. Pan nazywa się Davenport, jest, e, jest Brytyjczykiem, jest farmerem. I na przykład pan Davenport, jak marzniwa to pan Evenport nie pójdzie do swojej stodoły poszukać części, którą ja akurat potrzebuje. Jak skończy swoje wszystkie czynności rolnicze, no to wtedy łaskawie pójdzie do, do, do stodoły jednej, drugiej, trzeciej i, i, i wyciągnie te wszystkie graty. Także to na przykład włoskie samochody, które dostęp części jest... Ja, ja staram się kupować części do włoskich do włoskich auto, Maserati, Ferrari, u Brytyjczyków. Bo oni wszystko mają skatalogowane. Wiadomo, że jeżeli jest firma, która istnieje od 50 lat, to oni gdzieś na magazynie coś mają i, jak, i oni pójdą to wygrzebać. A we Włoszech tak nie będzie? Nie, we Włoszech trzeba porozmawiać z całą rodziną, bo ktoś Nawet coś. To, mówi, tak to tak dokładnie wygląda. I to jest, to jest abstrakcja. Raz miałem taką, taką sytuację. No akurat to w miarę prostego samochodu to był Fiat Spider 1600, mhm. jakieś listwe na przednie błotniki, no gdzieś znaleźliśmy. No oczywiście żadna firma nie miała, no trzeba szukać tam po internecie. No i tam zadzwoniłem do jakiejś rodziny. Chyba z Kalabri. No to mama coś mówiła, tata coś po, potrafił po angielsku, tu dziecko coś potrafiło. I jakby finalnie. Znaczy, okazało się, że nie mają akurat tych list. <laughs> Tylko mi zdjęcia w internecie. E, więc musieliśmy je zrobić. E, no ale to u, u Włochów tak wygląda. To. Oni na przykład na targach obiecają wszystko, wszystko mamy, wszystko załatwimy. Jak się nic nie przejmuj, to jest wizytówka, po targach do mnie zadzwoń. Tak? No i potem ten kontakt się jakoś urywa, bo to ktoś przestaje odpowiadać, ktoś nie odzwoni, nie odpisze na maila. No i potem się okazuje po trzech miesiącach, że na nadzieję były płonne i. I nie pozyskamy tego czego, tego, czego potrzebujemy. Czyli te opowieści o różnych kulturach i tego, jak się współpracuje biznesowo z różnymi krajami, to nie jest żadna ściema, tylko że z twojego doświadczenia rzeczywiście tak, tak jest. I to w takim razie Niemcy są tacy bardzo dokładni? Tak, ja nie, ja nie lubię z nieby pracować z Niemcami. Dlaczego? W sensie dlatego, że Niemcowi może... Oh o to strasznie brzmi, ale, ale możemy... Niemcowi mogą odbudować pięć samochodów, a on przy szóstym samochodzie będzie mnie traktował jak przy pierwszym. Dokładnie tak samo będzie mnie sprawdzał, będzie się zastanawiał, czy ja tutaj czegoś więcej nie zarobię, czy ja go tutaj nie oszukam. Z Brytyjczykami współpracuje się w ten sposób, że jeżeli człowiek zdobędzie ich zaufanie, nie zawiedzie ich, to właściwie będziemy kumplami do końca świata. Jak to jest I... możliwe, że to jest różnica pomiędzy krajami? To jest niesamowite, co? Nie mam pojęcia. Ale to, to ja, ja też trochę obwiniam Niemców, co oni zrobili z tym rynkiem zabytkowej motoryzacji. Jako... Czy też. Ta współczesna motoryzacja jest pod gigantycznym wpływem niemieckim. To, jak się samochody prowadzą, ze zestrojenie zawieszeń, to, to wszystko jest jakby z jednej strony fajne, ale to jest to, 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 to właśnie zrobili Niemcy. Mhm. I tak jak Brytyjczycy restaurują samochody, bo oni to robią troszeczkę inaczej. Ten samochód odrestaurowany przez Anglików, on nie wygląda jak nowy. To znaczy, widać, że to jest stara materia, która została odnowiona. Mhm. Niemcy życzą sobie, aby ten odbudowany samochód wyglądał jak samochód, który przed sekundą wyjechał z fabryki, w sensie i to dzisiejszej fabryki, nie? To, to też e, e, polecam e, ptaki Hitchcocka, dlatego że to, to tam widać niesamowicie. Tam jeździ e, Aston Martin DB, już, Boże, to chyba jest DB4 Cabrio. I jak popatrzymy sobie na drzwi, to przednią szparę drzwi możemy włożyć całą rękę, a tylnej, do tylnej szpary nie włożymy kartki papieru. E, to, co Niemcy zrobili z tym rynkiem, że te wszystkie szpary muszą być absolutnie idealne. Ale to chyba dobrze, co? Czy, co, co o tym myślisz? Mam mieszane uczucia, bo jakby tracimy oryginalność. Znaczy ten, ten samochód, który był budowany w. w w Newport, Paganel wtedy budowali te astony. No tak, ten facet, który budował ten samochód, miał gorszy dzień, no to też para będzie krzywa. Jak miał lepszy dzień, no to, to ona będzie równa. No i jak te, te samochody są dla mnie świadectwem pewnej epoki. Mm -hmm. I jeżeli z tych samochodów zrobimy, nie wiem, do, w, w, współczesnego Opla, że on jest no, nienaganny, nazwijmy Opla, no whatever, to tak? mm -hmm. jakikolwiek współczesny samochód, to czy on jest jeszcze świadectwem tej epoki? Czy, to, czy tam jest, okej, okay, on jest zrobiony ludzką ręką, ale to jest kwestia filozofii, co do tego, jak, jak się do tego podchodzi. Widzę, że Ty doceniasz bardzo te ludzkie niedoskonałości i sprawia Ci frajdę to, że właśnie gdzieś można włożyć rękę, a gdzieś tak. tylko kartkę papieru. Ja, ja to uwielbiam. A z drugiej strony też, też sprawia mi frajdę budowanie perfekcyjnych samochodów. Czy to. To, to, to głupie brzmi, ale to jest trochę też zależy od tego, w jakim nastroju się obudzę. Tak na tym <laughs> to jest. Dobra, reklama. Ja Słuchajcie, czy... może wam dostarczę dobrze na samochód, a może nie do końca. Nie, nie, nie. Nie, tu, nie, nie, nie. nie no bi biznesowo to... Jeszcze robię. Jeszcze nie wiadomo, kiedy będzie nie wiadomo za ile. Tak, znaczy, tak. no, biznesowo. No, biznesowo to też jest wielki świat małych interesów, no ale okej. Okay. Biznesowo, jeżeli ktoś sobie coś życzy, to, 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 my, to my to zrobimy. Znaczy, to nie jest tak, że wie pan, no, nie może pan pokazać. Choć, chociaż zdarzało mi się, że starałem się odwieźć ludzi od jakichś schematów kolorystycznych, od, od jakichś pewnych przeróbek? Z jakiego no. powodu? No, bo to by wyglądało okropnie. Tak? Znaczy to, to też musi pasować. To od, od paru lat mam też, e, tak ze swoimi prywatnymi samochodami, że jak e, też wybieram kolory, które pasują do miejsca, z którego ten samochód pochodzi. Na przykład mm -hmm. kolory m, moje, teraz przeżywam dziwną fascynację triumfami. E, może nie dziwna, to super samochody, no ale whatever. Nigdy nie sądziłem, że będę się fascynował triumfami. Zawsze myślałem, że to jest MG bardziej, Jaguar. Mm -hmm. e, I na przykład dwa mam swoje samochody polakierowane w kolorach, które wyglądają po prostu fenomenalnie i bajkowo, w pochmurnej pogodzie, no tak jak 90% czasu w Wielkiej Brytanii, w słońcu, absolutny koszmar, mhm. ale w tej, pochmurnej, w tej pochmurnej pogodzie są autentycznie przepiękne. I jak, jak... Nie wiem, jak mi to wpadło. <laughs> I, jak wygląda skobu waszej pracy? Przychodzi do Was klient i oni są najczęściej oryginał, czy oni są przerabiony ten samochód, czy są wygrzeby z zewnątrz wyglądało jak oryginał, a w środku przerabiony tak, żeby było wygodnie? To się bardzo zmienia. To mhm. znaczy, to, i też nie umiem określić, dlaczego i jakie są, jakie są trendy. Bo raz mamy lata, że wszyscy chcą mieć perfekcyjny oryginał, samochód konkursowy, czyli. Który nie odbiega od tego, jak. E... Konkursowy, czyli można pojechać na konkurs i tak. wygrać jakoś, jako najlepiej od tak, tak, dokładnie tak. A są ludzie, którzy życzą sobie miliony przeróbek w tych samochodach. Nie wiem, jakieś elektryczne szyby, wspomaganie, klimatyzacja, e, inny ogóle, układ zapłonowy, przerobione zawieszenie. To, to też jest niesamowite w tym naszym, na, 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 naszym warsztacie, że. E, Robimy tak bardzo dużo różnych rzeczy nie ma właściwie powtarzalności. Ta, ta druga firma jest taka, że tam jest powtarzalność, bo tam się skupiliśmy na jednym modelu samochodu, co z perspektywy biznesowej jest dużo łatwiejsze i, i, i jakby nie muszę akurat tam myśleć o tym, budząc się i zasypiając, ale to, co robimy u nas, gdzie mamy część samochodów włoskich, część brytyjskich, właśnie. No, no plus każdy wybiera sobie, co by chciał, tak? No bo my też realizujemy marzenia, więc jeżeli ktoś obudził się pewnego dnia z takim marzeniem, kurczę, muszę to mieć, tak? Mhm. No to my jesteśmy od tego, żeby to, wy, żeby to wykonać. No i te wasze realizacje są przepiękne po prostu, jak Obczają sobie. Właśnie szkoda, że się bardziej nie reklamujecie, bo macie tego Instagrama swojego. Niesamowite są te zdjęcia. I te samochody są jeszcze w macie, to jest bardzo fajne. Nie wszystkie są w połysku. I ten mat jest po prostu przepiękny. No ale też. Nie lubisz matu? Nie, to, to znaczy nie do końca im pasuje do tej epoki, to, ale odnośnie tej reklamy, to ci, co mają wiedzieć, to i tak wiedzą. Znaczy, Jeżeli ktoś będzie chciał mieć taki samochód, to finalnie nas znajdzie. I, i wydaje mi się, że, że, że do nas trafi. Ale to też nie jest tak, że my będziemy pracować z każdym, dlatego że my się związujemy z, z potencjalnym klientem, czy z klientem na okres dwuletni, trzyletni. Znaczy, to, to, to już nie będę skromny, tak? mhm. znaczy, jeżeli mogę wybrać sobie, że z kimś nawiążę relację trzyletnią, to chcę sobie wybrać. znaczy, nie chcę, nie chcę w takiej relacji być z kimś, z kim nie mamy, nie mamy jakiegoś flow, nie, nie jest nam miło czasu czasu pogadać, czy. To... W, jaki, w, taki, w jaki sposób w takim razie to weryfikujesz? Musisz się spotkać się razy z klientem? Tak, tak. Znaczy to, ja zawsze zaczynam od dłuższego spotkania. No, w zasadzie tam wymieniamy maile, dzwonimy się, ale zawsze przed każdym, przed każdym projektem to zapraszam do nas na godzinę, dwie godziny. No i to już wiadomo, tak, czy, czy nam jest po drodze, czy nie. Czyli potrafisz zaprosić kogoś do siebie, spotkać się na dwie godziny i mówisz, mu, wiecie co jednak z wami nie będziemy pracowali? No nie, no wtedy to wymyślę jakiś powód. Tak? No nie powiem tego wprost. No, no. <suszy> Śmanko. Jeśli słuchając mojego podcastu przeszło Ci przez myśl, że fajnie, gdyby moi słuchacze poznali i polubili Twoją markę, a tym samym pomógłbyś mi lepiej rozwijać ten projekt, to śmiało odzywaj się na maila dropuje@gmail.com. gmail.com Dyry i e Adres mailowy znajdziesz też w opisie tego podcastu. Teraz ważne info. Do mojego podcastu nie zapraszam ludzi na rozmowy, za które zostało wcześniej zapłacone. Jeszcze wracając do Twojej marki. Ja na co dzień używam wielu produktów i chętnie polecę moim słuchaczom coś, co jest porządne i sprawdzone. Bo czemu nie? Dobra, to tyle. I jaka jest historia tego, jeśli dobrze rozumiem, to to jest Jaguar, który wisi na ścianie? taka karoseria. E, tak, to jest e, tak. Co, skąd on się wziął na ścianie? Dlaczego jest na ścianie? E, to dlatego, że jedna z naszych klientów jest mega fajny facet. E... Popadł w jakieś tam kłopoty finansowe i musieliśmy ten projekt zawiesić. A wisi na ścianie, dlatego że jest cały zrobiony z aluminium, więc stalowego byśmy nie pojeździli, bo to mogłoby się skończyć jakąś katastrofą budowlaną, ale aluminiowy spokojnie może wisieć, bo on waży tyle, że trzy osoby go tam powieszały powiesza, na tą ścianę, na tę ścianę. No i wygląda bardzo fajnie. Tak, to tak. On, on, to będzie super samochód, dlatego że to, on nie będzie miał wiele wspólnego z oryginałem, czy to nadal będzie Jaguar i Type, ale do niego wsadzimy wtrysk zamiast gaźników, więc z niego zrobimy takiego potwora. Ale trochę w owczej skórze, bo, bo z zewnątrz będzie wyglądał jak 100% oryginalny i e tak. No ale to, co będzie w środku, to już, to już będzie magia. Tak. To już... Tymi samochodami da się w ogóle jeździć w tych współczesnych czasach, jak przesiadasz się z takiego współczesnego samochodu do takiego starego, jakie to jest doświadczenie? Czy je lepiej wspomagać bardzo mocno? Czy to jest dla ciebie na przykład fascynujące, właśnie, żeby pojeździć tym starym? Znaczy ja mam zupełnie. Też każdy musi znaleźć swoją frajdę w tym. Znaczy, moja frajda jest taka reklama Jaguara, ponieważ to zdjęcie co mi pokazywałeś tego Jaguara XKSS, mhm. Jaguar parę lat temu zbudował bodajże 10 czy 15 samochodów, bo tam łatka historia, że był pożar w Kowentry yy, i okazało się, że tam 10 czy 15 samochodów, zostały im numery ramy yy, samochodów, które oni powiedzieli, że wyprodukowali, nie wyprodukowali i finalnie parę lat temu zrobili te samochody no i mhm. zakręcili taką reklamę. No i ta, to, to jest jak pewnie jakaś Arizona, pustynia, facet... Taki w pewnie 50-60 lat, siwy, no widać, że już tam sukces w życiu osiągnął. To ewidentnie jest niedziela, on wstaje rano, pije kawę, ubiera się, zakłada rękawiczki, e, otwiera bramę garażu, no i ten Jaguar wyjeżdża. I ten gość idzie po prostu pojeździć sobie trzy godziny, tak? I jakby to, to jest moja frajda. Ja jeżdżę tymi samochodami z reguły po jakichś wiejskich drogach, po... I moja frajda to jest po prostu... Ja sam ten samochód, niedziela, trzy godziny i, i taki trochę no limit. Tak? No nie mogę w ten sposób jeździć ani ze swoim synem, ani ze swoją narzeczoną. Bo bo byłoby tu, niebezpieczne? To byłoby niebezpieczne? Bo to jest niebezpieczne. Tak? Znaczy, ja też kocham samochody, które są oryginalne. Ja tam nie przerabiam sobie jakichś zawieszeń, więc to, to jest niebezpieczne. Te samochody, ten, te moje Triumfy to są dwulitrowe silniki, bardzo wąskie, dosyć długie, to się nie, jakoś nie prowadzi idealnie. Leciutki tył z napędem na tył, ciężki przód. A tu, tu jest moja frajda. Odnośnie jazdy na co dzień, to yy, yy, mój tata był niezwykle kochaną osobą, jako. Yy, dostałem samochód MG yy, Midgeta. To taki bardzo prosty brytyjski Roadster o tej samej charakterystyce za Triumfy. I ja go dostałem, jak miałem 18 lat. I ja nim jeździłem tak naprawdę przez 5 lat na co dzień, do momentu, aż były duże mrozy. Bo to już trzeba było. Prostu... na co dzień. Yy, nie wiem, czy dziś byłbym w stanie to zrobić. Yy, bo jest to jednak męczące. Znaczy, co 18 lat, więc to za różnica, tak? Ale, no, już dzisiaj to, wracając z pracy do domu, to, to minimum tego komfortu jest potrzebne. No i teraz pytanie. Bo tam chyba nawet skręca się ciężko, nie ma tego wspom wspomagania kierownicy. Nie, tam nie ma nic, no. Znaczy, to, ja tam nie mam wspomagania hamulców, no. na pierwszy raz, jak wsiada takiego samochodu, i on w ogóle nie hamuje, tak? Ja mówię, no tak, no, ale to musisz po prostu bardzo mocno wcisnąć ten pedał. To nie jest tak, jak w współczesnym samochodzie, musisz że sobie się on już stanie, tak? Nie, no, to trzeba po prostu wcisnąć, no. Z dużą siłą. Więc to to się nie do końca jednak nadaje do jazdy po mieście dzisiaj. Czyli jest... jeśli ktoś chciałby sobie kupić taki samochód, ale w takiej formie, żeby dało się tym od czasu do czasu pojeździć, to trzeba go jeszcze jednak przerabiać trochę tak. Tak, w takiej formie wspomagania. Tak, wspomaganie, wspomaganie kierownicy, wspomaganie hamulców. E... Klimatyzacja to, to, to są takie rzeczy, które no też, też go trzeba sporo zmodyfikować. To był układ chłodzenia, który, który się nie nadaje do współczesnych. Kiedyś nie było korków tak? No, w latach 50., może gdzieś w Stanach, tak? ale u nas w Europie czegoś takiego nie było. A dzisiaj, jak chcemy godzinę sobie powstać w korku, to, to ten samochód się zagotuje za chwilę. Także to dużo jest rzeczy, które trzeba zmienić, aby ten samochód się nadawał do, do codziennej jazdy. Na to bym nigdy nie wpadł, że one nie są przystosowane do stania w korkach. Nie, nie w ogóle nie. Na naprawdę się zagotuje? Dużo łatwiej jest nim jeździć. Po, po jakiejś leśnej, leśnej drodze niż, niż po mieście. Jak mówisz, że lubisz sobie nie tak poszalać, to w takim razie zdarzyło ci się coś niebezpiecznego, z uwagi na to, właśnie, jak się, nimi, jak się je prowadzi? Czy też nie, chyba niespecjalnie. Nie, to ja też staram się jeździć po takich drogach, gdzieś tam mazurskich lasach, że żeby komuś nie zrobić krzywdy. Tak? Mhm. Znaczy, biorę pod uwagę ryzyko, że mogę sobie, sobie zrobić krzywdę, ale nie chcę nikomu innemu, więc. Co dla ciebie jest w takim razie najbardziej fascynujące, jeśli chodzi o prowadzenie tego biznesu? Co, 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 co tobie największą frajdę sprawia? Zdecydowanie budowanie tych samochodów. Znaczy, ja też troszkę tracę potem zainteresowanie tymi autami, jak już jest zbuduję. Sam proces budowania. Znaczy tobie, to to, to, to e, też jest niesamowite, że część, część moich klientów, e, też ostatnio dostałem takiego tak, smsa, zadzwonił do mnie kierowcą, i słuchaj, w sobotę rano, gdzie mam zrzucić to Ferrari? Ja Jakie Ferrari? A wiesz, ten, ten gość od Jaguara tam z Londynu, on jakieś Ferrari ci wysłał. Zawieź do firmy. Nawet tak? nie wiedziałeś. Nawet nie wiedział, on mi nawet nie powiedział. I potem dostaje smsa w niedzielę wieczorem: A wiesz, wysłałem ci dino, zrób co chcesz, wybierz kolory jakie chcesz, upgrade'y jakie chcesz, nie dzwoń do mnie w tej sprawie, ja chcę zobaczyć skończony samochód. I to jest dla mnie magia. W sensie to, że ja mogę wszystko sobie wybrać. Tak? W sensie ja, ja już go znam, więc ja wiem, wiem co on mniej więcej chce, ale jakby wszystko należy do mnie. I to jest e, no jakaś taka radość tworzenia. No. To, jest, to jest dla mnie naj, naj, najwspanialsze w tym. No i też, że to nie jest ciągle to samo. Tak? znaczy to... E, te, te, ten nasz warsztat jest dla mnie taką perełką, no bo ten drugi jakby, no, co, co, jakby... Co to dużo ukrywać? Tak? No, ten, ten drugi jest... E, ma cel, nazwijmy to finansowy w mojej rodzinie. Ale dlatego, nasz... dlatego macie powtarzalne te procesy od tak. jednego samochodu. Tak, tak sobie właśnie myślałem, że ten wasz biznes musi być strasznie trudny, właśnie pod względem tego, że nie macie żadnej kontroli. Tak. jest Możecie mieć samochód, który będziecie robili 8 lat tak. i nie wiecie, czy tak będzie, czy tak. nie będzie. No, mamy jeden samochód, który jest prawie skończony. jest, Jego ja nazywam ofiarą kryzysu finansowego <laughs> z 2008 roku i on stoi. Tak? No ale też te, też jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, bo odpowiednio traktujemy ludzi. Jakby ja wierzę, że właściwie tego samochodu się Podniesie, tak, i on wróci, i mówi, słuchajcie, no kończymy samochód. tak? Czy minie 20 lat, czy 30, whatever, no mm -hmm. jakby wrócimy do tego. No i, 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 w tej, i w tym naszym warsztacie, no ta, ta brak powtarzalności, no ciągle coś nowego, ciągle coś ciekawego, ciągle się trzeba czegoś nauczyć. Eee, Ciągle w jakimś nowym miejscu trzeba znaleźć te części, to, to też Oj. musi być. Tak, tak, właściwie polujesz na wszystko, co tam trzeba zrobić. Oprócz rzeczy, które możesz normalnie dostać w sklepie, to na wszystko musisz polować, i, i nawet jak coś upolujesz, to musisz wymyślać nowe sposoby, jak to naprawić, bo to jest zniszczone w nowy sposób. Tak, no tak, dokładnie to. I yy, nie, nie wypłukujecie się w takim razie z gotówki. Da się to jakoś sensownie pospinać biznesowo. No bo teraz, jeśli, macie to, jeśli to jest na tyle skomplikowane, to domyślam się, że te finanse też muszą być skomplikowane. No to jest ciągła walka. To, to mój ojciec świetnie to, świetnie to opisał. Jest to jak książka Irvinga Stone o Michała Aniele: Udręka i ekstaza. I to, I to jest dokładnie. to. Ta codzienność prowadzenia tego biznesu jest dla mnie udręką. Znaczy, dla mnie, ja nienawidzę, że <grym <grym jakieś Zusy, jakieś tu. No, no, makabra, to jest makabra, ale. Ale ta udręka nie, nie jest aż na tyle dotkliwa, żeby przysłoniła mi ekstazę, która jest w momencie, kiedy wyjeżdżam tym samochodem, a każdym, mu... co też jest śmieszne, bo ja mam więcej frajdy niż właściciele tych samochodów, bo ja muszę każdym przejechać 1000 kilometrów, zanim oddam ten samochód. Dlaczego? Bo muszę wszystko sprawdzić. A czy my też wysyłamy samochody i do Hongkongu, i do Stanów? I mnie pop... a a na... Tysiąc kilometrów to jest tysiąc kilometrów. 200 kilometrów pierwsze jest takie dosyć męczące, bo tam wychodzą wtedy różne rzeczy, które trzeba poprawić. No ale te 800 to już muszę dotłuc na zasadzie, żeby miał pewność, że ten samochód jedzie najlepszy, jaki może jechać. To ty dużo czasu musisz spędzać po prostu jeżdżąc, czy nie? No, cała wiosna i pół wakacji to jest, to jest jeżdżenie tymi samochodami. Dlatego no. No ty no. się śmieję, że to ja mam frajdę, a nie właściciele, bo <laughs> oni potrafią przejechać 30 km rocznie, tak? A ja każdym przejeżdżam tysiące, więc... Jaka jest historia tego Dino, czyli rozumiem, że ten gość po prostu bez żadnego zapowiedzenia ci jej wysłał. Mhm. Fajne, że zrobiłeś te zdjęcia przed renowacją. On A nie, to jest, to, nie, jest nie, nie to jest inne Dino. Nie, nie, Tam to jest inne Dino. Nie, nie. to Dino, o którym, o którym mówisz, to jest. To akurat klient sobie sam znalazł ten samochód. I to też była fajna historia, bo ktoś otworzył po takim, nie wiem, jak to w Stanach nazwać, takie self-storage, takie te w kontenerach, co trzymają. No i okazało się, że umarł facetowi ojciec młody otworzył garaż, a tam było, a tam było niedokończone dino, tak? w mhm. oryginalnych kolorach, z oryginalną tapicerką. I to udało się mojemu klientowi kupić. W jakimś dobrym stanie? E, kompletne, to jest najważniejsze. Kompletny samochód. To jest, facet go sobie kiedyś naprawiał, no ale no, pewnie coś mu się wydarzyło w życiu, że nie mógł tego kontynuować, zamknął go w tym garażu i ileś lat później ten garaż został otwarty i samochód został odnaleziony. Najfajniejsze no jest to, że jeszcze mnóstwo takich samochodów i samolotów przede wszystkim jeszcze stoi gdzieś tam pozamykane w jakichś starych garażach, w jakichś starych stodołach pod słomą i nikt o tym nie wie i się pewnie jeszcze dopiero znajdzie takie rzeczy. Tak, myślę, że tak. No od czasu do czasu to pojawiają się, to szczególnie jest przy Mercedesach 300 SL, bo to są takie samochody, no z top topów właściwie, mhm. że wszyscy myślą, że wszystkie są znalezione, a potem się okazuje, że ktoś otwiera garaż on tam stoi. I to jest, to jest niesamowite. Czyli to się cały czas zdarza. Wracając do tego, mnie bardzo zainteresowało to był tak właściwie powód, dla którego postanowiłem z tą porozmawiać to, to Dino, które wstawiliście mm -hmm. ale właśnie dlatego, że ono było zniszczone. To, to, to mi się w <gry> nim najbardziej podoba, bo wszystkie zdjęcia na Instagramie, które macie, to są takie zdjęcia no, odnowionych samochodów i one są przepiękne. Ale te zdjęcia tego zniszczonego Dino są po prostu niesamowite. Ono jest w tym momencie podczas renowacji. Tak, ono powinno do nas wrócić z lakierowania całko dwa tygodnie. Mamy już gotowe zawieszenia, mamy gotowy silnik, skrzynię biegów. Jak tylko wróci, to się, to się zabieramy za nie. Ile taki samochód kosztuje w takim stanie, jak na tym zdjęciu jest? O matko, ile on mógł kosztować? Nie, nie chcę strzelać. Nie, nie, nie pamiętam. A mniej więcej, my, wiesz? Myślę, że około 200-300 tysięcy dolarów euro 000. Coś takiego. Czyli to, to są takie samochody koło miliona. Tak, tak, że w tym stanie. To, mhm. to... I, I możesz powiedzieć, ile plus minus kosztuje taka renowacja, czy. Ciężko, hmm. ciężko powiedzieć? Ciężko powiedzieć. Znaczy, to czy znaczy, to też szczerze wolałbym nie mówić. Mm -hmm. Jeśli mogę tutaj zachować anonimowość, to wolałbym, wolałbym nie mówić. Znaczy, to to też się pewnie jest... zmienia cały czas. To się cały czas zmienia, plus yy, ten cel, który sobie obieramy przed renowacją, on będzie determinował też trochę cenę tej renowacji, bo my musimy ten samochód do konkretnego celu przygotować. Jeżeli to jest samochód, który ma być stuprocentowo oryginalny, to mniej więcej wiadomo, ale to jest mniej więcej, tak. I pewnie to nie jakoś super często się zdarza. Czy raczej, raczej ludzie wolą mieć takie same, jakie były oryginalnie? Teraz jest tak, że ludzie wolą mieć przerobione. Trochę. Dwa lata temu większość ludzi chciało mieć oryginalne. Co Dwa razy? lata temu? No, to szybko się Szybko, Bo to, szybko i nie, bo to są taki, taka sinusoida trochę. Znaczy ja nigdy nie jestem... Strasznie to, że ludzie mi zadaje podobne pytania odnośnie rynku tych samochodów. Mimo, że właściwie wychowałem się w, w tej firmie, to nadal nie umiem na nie odpowiedzieć. Znaczy Są momenty, że wchodzimy do Hali i patrzymy: że większość samochodów jest niebieskich. Przychodzimy rok później, większość jest zielonych. I ja nie wiem dlaczego. Nie mam zielonego pojęcia. Nie... Marketing szeptany pewnie. Czy ci klienci się znają? Niektórzy się znają. Polscy klienci chyba znają, w większości się znają. Chyba, że ktoś nowy się pojawia, to wtedy no to wtedy jest jakiś rajd, czy coś tam się potem poznają. Mm, Brytyjscy klienci, e, nie, oni się nie znają. To oni się, to są, no, no chyba że właśnie od kolegi, kolega koledze poleci, to, to wtedy się znają. Nie nie, nie, nie wiem, wiesz, jakby próbowałem na różne sposoby rozkminiać, dlaczego tak się dzieje, i autentycznie nie wiem. że Przychodzę raz do firmy samej typy, tak jak przychodzę y, jakiś Jaguar XK, tu jakiś Ferrari, tu Aston, nie wiem, nie, nie, ma, nie mam pojęcia. Też, my, też no my nie jesteśmy jakby miarodajni. No, mamy powiedzmy tych projektów w, w naszym warsztacie około teraz, pewnie z 18-20 na różnych etapach. Mm. Więc to jest jakiś promil całego tego rynku, więc też nie, też nie wiem. No może ktoś przychodzi do nas i widzi, nie wiem, błękitnego e i myślę, że może no, chciałem zielony, ale jednak ten błękitny ładny, Nie wiem, no po prostu nie wiem. Chcecie to rozwijać jakoś dużo mocniej, otwierać kolejne hale, żeby robić więcej samochodów? Myślę, że, że to ma sens? Nie, 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 nie. nie. Ja bym chciał, e, jeśli chodzi o ten mój warsztat, e, nawet go troszeczkę ograniczyć i skupić się już tylko naprawdę na wyjątkowych samochodach. Znaczy, po. po o, ale to. Ale to też nie jest do końca możliwe, tak? Bo Co to znaczy skupić się tylko na wyjątkowych samochodach? No na przykład nie, 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 nie restaurować samochodów typu MG, czy na przykład i e typów powyżej serii pierwszej. No ale to jest takie, takie chcieństwo, bo potem przyjdzie ktoś, kto jest po prostu totalnie czarujący, fascynujący i powie, no ale ja chciałbym mieć i pasyli serii drugiej. No to jakby, no to nie powiem, no nie, no ale wiesz, mamy to tylko jedynkę. Tak? Także, ale ja mam, jakby to jest moje marzenie i jakby przejdę do tego etapu w swoim życiu, mam nadzieję bo ja bym chciał stworzyć taki trochę żyjące muzeum, park tematyczny, no tylko tu będziemy szukać w Wielkiej Brytanii inwestora, pod to, dlatego, że też uważam, że ten nasz współczesny świat idzie strasznie w stronę kobiecą. Niewiele jest takich rozrywek męskich, gdzie mężczyźni mogą ze swoimi dziećmi męskimi budować jakąś więź, więc moim marzeniem finalnie, ja bym chciał, żeby ten warsztat sobie istniał, ale żeby on w weekend przeradzał się w żyjące muzeum. To znaczy że w weekend można zwiedzać, że to też na bazie różnych doświadczeń z Wielkiej Brytanii jest na przykład fenomenalne muzeum Wickersa w Brooklands. To Brooklands to był przedwojenny tor wyścigowy, na, do, dookoła rozrosła się fabryka lotnicza i teraz jest tam gigantyczne muzeum lotnicze. I to, co ja się tam absolutnie zakochałem, że jeżeli Widziałem si zdjęcia u ciebie na Instagramie. Tak, <grych> ja tam byłem z albo sześć razy. Jak, jak mam chwilę jestem w Londynie, to, to ja jadę tam. Można przejść przez każdą właściwie poziom budowy samolotu, od formowania poszycia, od rodzajów poszyć i tam można iść z dzieckiem ze swoim, nie wiem, no ja mam syna ośmioletniego i ja bym chciał z nim tam pójść i na przykład, żebyśmy razem sobie uformowali takie aluminium, a tu taką blachę, a tu może być poszycie z różnych, z różnych materiałów. Trochę ja to tak jak do kowala pójść, to też są tego typu zajęcia, co po prostu dostajesz jakiś pręt i możesz mm -hmm. sobie ubić kawałek, kawałek miecza, że coś takiego. Tak, ale żeby to też zrobić razem, tak, żeby to, i, I to jest moje marzenie, że to, to, to w weekend tak wygląda, że tu otwieramy się na, na ludzi. Chciałbym jakby tam jakąś fajną knajpę też w takim trochę angielskim stylu zrobić. To też zależy od inwestora, bo jeżeli to się da zrobić z inwestorem, to można zrobić właściwie takie małe miasteczko wokół tego z jakimś torem wyścigowym, gdzie ludzie będą się uczyć też jeździć tymi samochodami. Bo częścią mojej pracy jest na przykład uczenie młodych ludzi jeżdżenia zabytkowym samochodem. No i tak. Tu kierunkowskaz jest na środku kierownicy. Kierunkowskaz na środku kierownicy? Tak. No że mamy jakby tą nabę w środku, znaczek i nad tym jest taki mały guziczek, lewo, prawo, no i tam sobie przekręcamy i się potem okazuje, że takiemu młodemu człowiekowi, który jeździ współczesnym samochodem brakuje jednej ręki, bo on tu musi skręcić, tu musi nacisnąć kierunkowskaz, tu musi zmienić bieg, tam musi zrobić jeszcze coś innego i wolałbym młodych ludzi uczyć na przykład na torze, tak? albo organizować takie zajęcia, czy też stricte tylko jakieś wyścigi tych samochodów. Ja bym chciał, żeby to był, to był następny etap. No, Ale to jest już grubo, tak, więc e, też muszę mieć odpowiedniego partnera do, do tego. Zastanawiam się nad tym, co powiedziałeś, że współczesne pole rozrywki jest bardziej dla kobiet niż dla mężczyzn. Ja Chyba chy się tak właściwie z tobą zgadzam. Że jest mało rzeczy takich, że widzę, że można coś zrobić, i ja mam taki wow, idę tam z kolegami, będziemy to robić. I jest mało takich miejsc. Mało. No? to tak Ten świat chyba nas chce trochę zdusić, tak? Ta męskość nie jest już nikomu do niczego potrzebna. A, a ja pamiętam swoje dzieciństwo, kiedy jeździłem z tatą do warsztatu w weekendy. Pamiętam, jak. No, różnie w życiu bywało, tak? No nie mieliśmy pieniędzy, nie pojechaliśmy na narty. No, to siedziałem w ferie, ferie i polerowałem kierownicę. I jakby. To jest budowanie więzi, tak? Znaczy ca cały ten ruch tych samochodów od tego powstał. Ja pamiętam, jak jako moje dziecko, mój teraz, zawsze kupował takie pismo niemieckie, Oldtimer Praxis. I to były głównie porady, e jak sobie coś odrestaurować. Takie majsterkowanie. Tak. I to ludzie po prostu jako hobby, jako rozrywkę robili sobie y w garażach. To, to, to prawie zniknęło. I a ja uważam, że to jest. Y do budowania relacji w rodzinie, czy nawet kolega z kolegą, brat z bratem, ojciec z synem, jest, jest fenomenalne. Plus to buduje ci takie zmysły tego, że możesz coś później rzeczywiście naprawić. Co, mm -hmm. to Teraz też mam wrażenie, że strasznie zanika. Cokolwiek najprostszego się zepsuje. Ja ostatnio coś naprawiałem w domu, już teraz nie pamiętam co, ale tak, tak sobie naprawiłem. To ja myślę sobie, jak ja dawno czegoś nie naprawiałem. Mm -hmm. Po prostu teraz, jak coś się zepsuje, to idziesz i kupujesz nowe. Tak. Już wiem, co naprawiałem. naprawiłem głośnik. I już byłem, <laughs> już klikałem, kup nowy głośnik. I tak sobie myślę, przecież w nim się zepsuła tylko bateria. Możesz, możesz to otworzyć zobaczyć, co się stało z tą baterią, wymienić na nową mm -hmm. i rzeczywiście to zrobiłem, działa, wszystko zrobione, nie musiałem zakłamać nowego głośnika, ale gdybym kiedyś się nie bawił w takie rzeczy, nie wbijał gwoździ, mm -hmm. nie robił jakiś budek dla ptaków i tak dalej, to pewnie bym nie potrafił tego zrobić. Tak, plus plus, bo te samochody są też Pewnym jakimś symbolem epoki. To znaczy, wydaje mi się, że gdyby odpukać, nie wiem, wojna atomowa, zostajemy we dwóch na świecie, mając jakąś wiedzę, którą już mamy, zdolności manualne no ty umiesz naprawić głośnik, jak coś tam w samochodzie naprawić finalnie, coś byśmy z czymś pomieszali odlali blok tutaj w piasku, na plaży bylibyśmy w stanie zbudować, powiedzmy, taki samochód, żeby się poruszać. Tak. Za 20 lat mój syn, ośmioletni, który powiedzmy, nie jest zainteresowany nic nic z tych jakby samochodów, no on sobie komputera bez, na bezludnej wyspie nie zrobi, tak? Mhm. Ani go nie zaprogramuje, ani go nie wykona. A, a to jest jeszcze jakaś tak, takie ja na to tak patrzę jakieś takie połączenie e, z tym światem, który już odchodzi, że pewne rzeczy byśmy byli sami własnymi rękoma w stanie zrobić. Także tak no, z tymi telefonami to jest problematyczne, bo teraz nie zbudujesz sobie telefonu, jednocześnie ono ułatwia tyle rzeczy i mm -hmm. możesz zrobić w nim tyle rzeczy naraz, że ciężko go nie używać, więc z jednej strony się zgadzam z tobą, że dobrze mieć z tę umiejętność i mieć, które, którymi sobie będziemy mogli poradzić właśnie mm -hmm. na jakiejś bezludnej bezpieczy, w jakiejkolwiek kryzysowej sytuacji. Ale z drugiej strony te telefony kurde. <laughs> też, no też ja lubię, nie mogę ukrywać. Nie no to ułatwia życie, tak? Znaczy mm. to, to, to moja praca była prawie niemożliwa bez, bez internetu, bo gdybyśmy gdybym zaczął się bawić w faksy i czekał na odpowiedź po tydzień, po dwa tygodnie, no to, to ten samochód budował 15 lat, a nie, a nie 3 powiedzmy. No ale nie wiem, ja, jakby, ja prywatnie żyję w świecie vintage, tak? Jak, jak głupio by to nie brzmiało i. E... Ja chciałem Cię o to zapytać. Co, co to znaczy, że żyjesz w świecie vintage? To znaczy, że. Mieszkam w mieszkaniu, które ma 100 lat. Eee, właściwie nic nowego nie kupuję, no chyba że muszę coś nowego kupić. Wolę kupować stare rzeczy, stare lampy, stare. Nie wiem, nie fascynują mnie nowe samochody. Jak e, też mieliśmy taki etap, że mieliśmy samolot, no to lataliśmy dwupłatowcem odkrytym. Eee, jakim dwupłatowcem eee? odkrytym? To był e, FK12 komet. W -12. Tak, to jest ultralekki samolot. On może, jeżeli jest, jeżeli jest na Lycomingu, to nie jest ultralekki. Na Rotaxie jest ultralekki. Eee, pływamy, też mój tata kiedyś budował łódki na, na studiach, żeby, żeby żyć. Eee, to ma, pływamy cały czas łódką, która teraz już ma 40 lat. Eee, jakby, no, Lubię wszystko, co stare. Tak? W sensie ta, ta, ta współczesność jakoś mnie nie, nie jara. Ona mi pomaga, ułatwia, ale, ale w ogóle mnie to nie fascynuje. No, to jest ta to, to to sama różnica, co pomiędzy elektrycznymi samochodami a spalinowymi samochodami. Te elektryczne są fajne, jest cichutko, jest wygodnie. Pewnie zanieczyszczają środowisko mniej, ale nie ma tego dźwięku silnika i nie śmierdzi benzyną. A ja to jednak lubię zapach <grystanie> No to, to, to rozmawialiśmy dzisiaj o, o Petersonie, no, dla mnie jednak Mustang V8 z pełnym bakiem i trochę gotówki w kieszeni, no, jest synonimem wolności, tak? Znaczy to elektryczny samochód... Y no Może taka jest przyszłość, no ale obym oby jej nie dożył. Abym no, nie musiał tego, tego oglądać. Ja jakiś czas temu oglądałem takie samochody amerykańskie. Właśnie zastanawiałem się, czy czegoś by sobie nie kupić. Y oczywiście nie zamierzam tego robić na początku, bo ja nie mam normalnego mm -hmm. samochodu, więc najpierw musimy kupić taki, który mogę okay. się przemieszczać, dopiero później wydziwiać. Ale pamiętam, że widziałem, że tam był 7-litrowy silnik, i tak sobie myślałem, jakie to by było poczucie jeździć takim siedmiolitrowym <grym> silnikiem. Bo, 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 bo. No to jest. E to dźwięk jest nieodłącznym elementem wszystkiego. Znaczy to, 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 to akurat e, trochę postępuje wbrew sobie, bo ta, ta druga firma, która zajmuje się tym mercedesami, e, teraz ten nasz brytyjski partner e, bardzo dużo inwestuje i naprawdę na serio do tego podszedł i budują elektryczną konwersję takiego Mercedesa Pagody, mm -hmm. e, ale bardzo profesjonalną. To, tym się zajmuje koncern male. E, i, I o ile są modele zabytkowych samochodów, które można by przerobić na, na elektryczne samochody, no to na przykład te Jaguar E-Type, który teraz jest nagminnie w Wielkiej Brytanii przerabiany, jest jeden z tych, nie wiem, książę Harry, jak jechał do ślubu, właśnie jechał elektrycznym E-Type'em, no to dla mnie to jest zabicie za, za całej frajdy, całej idei, całej koncepcji, tak? Znaczy E-Type bez, bez tego swojego silnika, bez tego serca, które też historia tego, no jakby to, to, to się nie klei, no. W sensie to. I e type elektryczny musi być koszmarem, tak? Z tego co widziałem, to Ferrari ogłosiło, że nie będzie produkowało elektrycznych samochodów. Dobrze widziałem? Nie wiem. Nie, nie. No właśnie to jest moja fascynacja współczesnością. współczesnością. Tak? Nie mam żadnego pojęcia. Daj mi sekundę sprawdzić, żeby nie było, że gadam kłopoty. Ferrari nie będzie produkowało. E Zdaniem Ferrari podążanie w kierunku pojazdów elektrycznych nie jest obecnie priorytetem, ale firma stale monitoruje rozwój technologii i innowacje w tym obszarze. Nadal nie mają planów na produkowanie wyłącznie elektrycznych. No, więc oni też wiedzą, bierzą w stare samochody. No i wcale się im nie dziwię, oni budują też trochę inną historię swojej marki niż reszta. No, ale oni się zajmują głównie zabawkami, tak? Znaczy, no, po co komu elektryczna zabawka, tak, koniec końców, no, że znaczy, to... Nie, 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 Czy nie widzę sensu? Jakby. Ja też nie lubię elektrycznych samochodów, bo jakby prywatnie uprawiam turystykę samochodową. To znaczy raz do roku jeździmy sobie z narzeczoną na. Tydzień, 10 dni po Europie. Wsiadamy w samochód, jakby mamy jakiś tam. Z reguły to wynika też jakoś biznesowo, że muszę do kogoś tam kogoś odwiedzić, czy to jest Francja, czy to jest Wielka Brytania, no ale jedziemy sobie samochodem i zwiedzamy dookoła. Znaczy, to elektryczny samochód mi nie pozwoli na to. Znaczy, bo ja, ja mogę przeznaczyć na to tydzień, no ale ja nie mogę jechać do, nie wiem, do Kowentry przez tydzień, e, bo tyle będę go tam ładował, jakieś te wszystkie tego typu rzeczy. E, no ja chcę po prostu dojechać, a przy okazji, e, przy okazji sobie pozwiedzać. No. no ale to już też tylko kwestia czasu, bo do jakichś czas tych stacji ładowania. Będzie tyle, że pewnie można będzie wszędzie dojechać. To się zresztą okaże, bo czy, czy rzeczywiście, jak będzie tyle, tego powinno być bardzo dużo. Znaczy, się tak do końca nie spodziewam, żeby to był jakiś sukces światowy, te elektryczne samochody. Myślę, że to jest jakaś ślepa uliczka. To jednak ten nap napęd wodorowy to jest, to, jest, to, jest, to jest przyszłość. Tak jak czytałem jakiś wywiad z prezesem Toyoty. Że dla nich ta, ten elektryczny samochód jest pewną, pewną wprawką, no bo oni po prostu sobie wymienią te ogniwa na ogniwa wodorowe, a cała reszta zostanie. Okej, okay, I... o tym jeszcze nie słyszałem. To, 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 o co chodzi z tymi wodorowymi? po prostu będzie samochód na wodór, tak? Mm -hmm. Tylko, że jakby silnik elektryczny napędzający samochód e, będzie napędzany, ta, ten prąd będzie powstawał z wodoru. Tak? Okej, okay, tego nie wiedziałem. To, to jest, to jest, to jest, to jest, to jest, to jest zdanie, moim zdaniem bardzo ciekawe i to, to jest jakaś przyszłość. Ale jakby budowanie tych baterii, ten, ten, ta utylizacja tego wszystkiego, no to... to Jakaś ślepa uliczka, i ktoś sobie po prostu wymyślił, że no musimy dać kopa rozwojowego dla całej zachodniej gospodarki, czy już są teraz światowej, no to idziemy w to, tak? No nie sprawdza się, no to może wymyślimy co innego. I jak szukacie tych samochodów, mówić, że musisz pojechać czasami w niektóre miejsca, ty musisz zawsze mm. pojechać na miejsce, zobaczyć jak ten samochód wygląda? Nie zawsze, znaczy jeżeli je, w, nazwijmy, w okolicach jest ktoś, komu, komu, komu ufam, kogo znam yy, i mogę poprosić, żeby parę rzeczy dla mnie sprawdził, to, to robię to w ten sposób. Mhm. Jeżeli to jest y, gdzieś w Europie, to, to wolę sobie pojechać, to... Znaczy ja też staram się zawsze przekuwać jakieś takie nazwijmy, <noise> cały czas się śmieję, że to są biznesowe wizyty, no dobra, biznesowe, w jakąś frajdę. Czyli jeżeli mam pojechać oglądać Astona, nie wiem, do, do Dorset, na, no to sobie pojadę na jeden dzień go pooglądać, a dwa dni sobie jakby zobaczę, co się tam dzieje dookoła. Czemu się pozbyliście tego samolotu? O, wiesz co, mieliśmy kilka, kilka przygód. Um, nie, tym, nie tym samolotem, ale innym. Tu jakby nie mogę y, opowiadać w tych przygodach. Um. I po jednej z tych przygód e, miałem dwuletnią terapię. E, jakby, no, PTSD jakieś? Tak, i musiałem po prostu na parę lat to odłożyć. Ja do tego na pewno wrócę, e, no ale w momencie, kiedy e, no, mój syn już będzie dorosły i jakby nikt nie będzie ode mnie zależał. Znaczy, to, to już będzie taki finalny moment. Jak sobie zrobić krzywdę, no to, to tylko na własne konto i nie obciążać tym, tego e, nikomu. Ale samolot był fenomenalny, tak, no, bo to jest. E, no Jakby tylne kółko, dwa płaty. On za bardzo nie chciał latać prosto. On, że tak powiem, marzył o tym, żeby nim poskręcać. Nie no, fenomenalne. To, 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 to była bajka, tak? Znaczy, to, to, to wrócimy do tej zabawy. No i to wygląda jak taki old timer. To chyba nie jest old timer, ale jest, jest budowany na takiej konstrukcji jak taki old samolot. Tak, no co więcej, był nazywany latającym i e typem dlatego, że tam jest taka fajna konfiguracja, że oczywiście jeden siedzi za drugim. I jak się zamknęło cały, i można było latać z. E, tą ka kabiną e, dwuosobową, e, można było latać jakby bez owiewki, mhm. można było latać w jedną osobę otwartą i zamkniętą. Tam konfiguracji, konfiguracji było mnóstwo. E, I jak się zamknęło przednią kabinę, no to maska była prawie tak długa jak w v e dlatego ludzie to nazywali latającymi e typem. Nie, no bo przepiękny, tak? Znaczy to, to, to się jakby wpisuje do, do, do jakiejś nie wiem, romantyki, poetyki życia. No, że po prostu musi być pięknie. No, to jest jedna, jedna z podstawowych rzeczy. No, I też dlatego te samochody, bo one są po prostu przepiękne. To ci mówią, to jeszcze przed podcastem właśnie, że ja się zacząłem tym interesować, bo te samochody są po prostu przepiękne i one są zupełnie inne niż te nowe samochody. Nowe też są, zdarzają się, bo bardzo ładne, ale te, 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 jednak te stare rzeczy mają właśnie ten, ta, ten taką nutkę tego, tego vintage'u. Znaczy, mówiłeś. one też nie mają, te, te współczesne samochody z tymi zabytkowymi już nie mają wiele wspólnego. Znaczy to, 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 to może kiedyś cel był podobny w tworzeniu tych rzeczy, ale dzisiaj już zastosowanie jest inne. To ja, ja nie, wied, nie, nie, nie widzę wiele wspólnego z nawet moim triumfem, może z może z on z roku. On jest 57 rok. E, już właściwie nie robi się takich samochodów. Tak? No, może odpowiednikiem byłoby jakiś BMW Z4. E, samochód służący tylko do frajdy, do niczego innego. Wtedy właściwie nie za bardzo widzę inne zastosowania. No ale też też kiedyś ten, ten triumf był na zasadzie, no jedziesz nie na swoje ryzyko, tak? No tutaj nie ma dziesięciu facetów, którzy ci wymyślą systemy bezpieczeństwa, żeby sobie nie zrobił krzywdy, tak? No, jak masz trochę oleju w głowie, i no to sobie nie zrobisz krzywdy, tak? I to jakby... Ty jesteś panem i władcą, tak? No to od ciebie wszystko zależy. No w współczesnym samochodzie, no to, 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 to chyba już niewiele. No. Ty to jesteś takim prawdziwym pasjonatem tych samochodów, co? Takim, jak tak głęboko, jak się tylko da, to takim pasjonatem jesteś? No chyba tak. No. Chyba, chyba tak, ale to też nie jest jedyna rzecz, która wypełnia moje życie. No ja też kocham żaglować. I, I jak sobie myślę o pasjach, no to, to, to żaglowanie jest jednak absolutnie numer jeden. I tak sobie robiłem takie, taką gimnastykę, że jak mi zabiorą wszystko to i pozwolą zostawić jedną rzecz, to jednak zostawię sobie żaglowanie. Z tych, z tych Czemu żaglowanie akurat? Ach, nie wiem... Te otwarte przestrzenie, które są jakby te dookoła, też na, na łódce to, co kocham, to jest to, że jakby wszystkie troski i problemy są z gatunku poważnych. To znaczy, nie ma, nie, nie ma tej takiej właśnie codzienności. Że ci mówiłem, że jakieś tam zusy do zapłacenia, to jakaś faktura, tu, tu ktoś. Tylko jak zawalisz nawigację, to zrobisz sobie krzywdę. Tak, jak maintenance zawalisz, to zrobisz sobie krzywdę. To znaczy, Rzeczy, o których myślisz w rejsie, na rejsie, to są tylko rzeczy istotne. Cała mhm. reszta nie ma absolutnie znaczenia. I to, to jest dla mnie jakaś taka magia. I to, trochę to też jest powtarzalne przy, przy tych moich niedzielnych wycieczkach, jak idę sobie pojeździć. Że Tylko istotne rzeczy się liczą w tej chwili. I możesz się skupić na tych istotnych rzeczach i nie ma tej takiej mgły rzeczywistości, która ci, która ci zabiera frajdę. No, to jest obciążające z tymi zadani codziennymi zadaniami, że właśnie masz mnóstwo takich rzeczy, które są... Trzeba je zrobić, bo jak ich nie zrobisz, i tak można je podkładać i zrobić je po dwóch tygodniach, ale i tak trzeba je robić. I to zawsze wisi na głowie i to nie wszystko można oddelegować, bo tak. czasami są takie pierdały, że więcej zajmie ci tłumaczenie komuś, co zrobić, niż że realnym będziesz miał zysk tego, że to oddelegowałeś. Tak. I to wisi strasznie na głowie i zabiera taką przyjemność z życia, co? Ale z drugiej strony jest taką kotwicą rzeczywistości. To znaczy też, żeby nie odlecieć, tak? No bo nie można się skupić tylko na żeglowaniu i lataniu samolotem, bo to, to niestety też życie na tym nie polega. No, ta, ta kotwica jest moim zdaniem istotna, ona jest męcząca. No, to jest ta udręka, tak? No, ale bez tej udręki nie będzie ekstazy. Znaczy, bo, to, to prawda, to... że trzeba, trzeba podoświadczać trochę tych nieprzyjemnych rzeczy, żeby później doceniać te przyjemne. Tak. Żeby później mieć, żeby mieć to takie uczucia. Mhm. Trzeba wiedzieć, przed czym ucieka. Tak. <laughs> przed wysyłaniem faktur i, i płaceniem do ZUS-u. Jak udało wam się dorwać czołg T-55? O, to też, a to, to, to jest historia związana również z lataniem i również z, e, i również z zabytkowymi samochodami, ponieważ e, lotnisko, gdzie bazowaliśmy, to jest Chrtynno pod Warszawą, obok Nasierska, to jest aeroklubowe lotnisko, tam to jest sekcja spadochronowa e, i mikrolotowa, no bo te ultralighty podchodzą pod tak zwane mikroloty. Mhm. No i... E, za Szosą w Lesie jest e, chyba jeden z większych takich. Nawet nie wiem jak to nazwać. Czy to jest firma, czy to jest jakiś taki ruch e, pasjonatów, e, gdzie ludzie restaurują czołgi, oni tam tygrysy restaurują. Oni, Naprawdę? No, no kosmos po prostu. nie daleko niedaleko Warszawy? No, Chwcy nie, dokładnie. Chcę zobaczyć gera. Ja w ogóle nie wiem, czy oni mają, e, czy oni mają jakąś stronę internetową. Czyli jest szansa, że się tego w ogóle nie znajdzie? Nie no, to ja ci dam namiar na nich też. <noise> bo to też może być super ciekawa ciekawa rozmowa. Właśnie, e... można by z nimi porozmawiać o no. tych czołgach. Można mo i, to, i to, to, to już jest w sensie, jeśli chodzi o pa pasję to level hard. No, jest, to jest Panther farm. O, pa do, o, o dokładnie, tak. To jest, to jest Panther ich. farm. E, no i mój, mój, mój syn przeżywał fascynację fascynację wojskiem. E, my tam dla nich coś, 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 coś robiliśmy u nas w firmie plus e, jakoś, to, to jest ta magia, że ci by ludzie, którzy są na jakichś takich dziwnych rzeczach zakręceni, no to oni się przyciągają. No i tam poprosiliśmy ich, czy mogliby nas tam powozić tym czołgiem. No i tam, tam mogliśmy poprowadzić. My mają cały tor taki testowy zrobiony. Do można czołgu. pojeździć czołgiem normalnie? Nie. No Trzeba... tak, tam jak sobie popatrzę na Instagram, to ja tam normalnie siedzę w tym czołgu i nim prowadzę. I, I go prowadzę. To tego nie wiedziałem, że można sobie pojeździć z jakimiś pasjonatami czołgiem. Jak, jak się w takim razie prowadzi czołg? Łatwo. Ja myślę, to, to, to też jest jakiś ruski wynalazek stary, no więc są te dwie, dwie dźwignie. Byłem, byłem zaszokowany, myślałem, że tam jest, że, ty, że, że nie ma pedałów, że nie mhm. ma pedału gazu, że nie ma sprzęgła, a to wszystko tam jest. Ja myślałem, że tylko tymi drążkami się jakby poruszasz, że jakie je przechylisz do przodu, to on pojedzie. Mhm. No nie, no to to jest kierownica, to jest lewo-prawo, no ale żeby on jechał, no to masz normalnie sprzęgło, pedał gazu, zmianę biegów. Ciężko? Tam było jakieś, jakiekolwiek wspomaganie, czy to tym się bardzo ciężko ruszało? No to wszystko jest takie, wiesz, no, na, na, na hamat. To takie toporne Wieżyczka się ruszała w tym czym czołgu, On był w pełni sprawny? On był w pełni sprawny. Myślisz, że dałoby się oh, z niego strzelić? Nie, nie wiadomo, oni też, też pokazywali fajne te zamki poprzewiercane. To nie możesz tego mieć, jeżeli to ma cechy bojowe. Mm -hmm. To oni też mają bardzo ciekawe czołek, no, mają prototyp Leoparda. E, no i aby mogli go posiadać, to musieli wyciąć w tej całej. E, Czołow... Leoparda, czyli to ten nowy. Ale Leoparda jedynki chyba. Mhm. To, też, to też musisz z nim przegadać, bo jakby ja nie mam aż takiej wiedzy na czołga, o, o czołgach. Więc po prostu mówię to, co, to, co mi powiedzieli. Aha. I oni musieli wyciąć z nim, w nim z przodu jakby dziurę, żeby ewentualnie, jeżeli kierowcy odbije i chciałby zrobić komuś krzywdę, to żeby można było go, że tak powiem, zdjąć przez, to, przez, przez tą dziurę z przodu. Zło obostrzenia w takim razie mają. Tak, tak że... żeby można było zastrzelić w kierowcę. <gry> no, tak, szczególnie w prototypie, tak? no Coś, co e, za 100 lat będzie naprawdę e, no, jakimś mega zabytkiem. No, mm -hmm. to, no ale no są przepisy, tak. W sensie. Jeszcze chcę wrócić do tego muzeum, o którym rozmawiałeś, mm -hmm. bo tam można zobaczyć niesamowite rzeczy. Między innymi jest R-71. Jak, no. jak to wygląda? Na... Ale nie, to R-71 to jest. Um, to nie jest w Brooklands, to jest. E, to chyba jest Duxford. Muzeum RAFU też widziałem. Że... Tak, o, tam wielokrotnie tam byłem. To niesamowite miejsce. To, to, to chyba jest Daxford, gdzie jest ten, ten Blackbird. Um, to też jest kosmiczne miejsce, bo to jest... Yy... Tak, to na pewno jest Dachshund. No, w każdym razie e, to jest takie miejsce, gdzie to jest lotnisko, gdzie jest muzeum czołgów, e, ale to się skupia wobec e, wokół e, zabytków latających. Tam jest szkoła e, możesz polatać Spitfire'em, mają kilka przerobków. Możesz polatać Spitfire'em? Latałeś Spitfire'em? No jeszcze nie, ale będę. Się, mówię, jakby, jest... No bo to jest chyba 10 tysięcy funtów za... A, za... To... No, to taka trochę, wiesz, jakby... ale jakby no nie, no, kiedyś to zrobię, tak? To jest... E... Yy, I oni mają też... Po... Bo tam jest... Dobra, teraz opowiem o tym Duxford. Tak, tam jest ileś hangarów, gdzie jest wyremontowanych mnóstwo samolotów, gdzie remontują samoloty. Tam, jak, jak są na, na Instagramie, czy gdzieś tam na YouTubie takie zdjęcia, że całymi formacjami Spitfire'ów latają, no to właśnie tam. Tam się odbywają co roku jakieś takie wielkie pokazy tych zabytkowych samolotów. No a odnośnie tego Spitfire Experience, to oni robią coś takiego, że możesz sobie, no Oczywiście, no możesz, po nigdy nie było oryginalnych dwuosobowych Spitfire'ów, no więc oni tam porobili jakieś przeróbki, że tam jeden na drugim siedzi, To tak brzydko wygląda. Tak jak Na... w jakimś helikopterze trochę. Tak, nie? tak, no. jak w MI-24, no, mhm. że ten nadzorujecie z góry tym fazę. Ale Messerschmitty były takie szkolne, że ten instruktor tak. siedział i one są w tym hangarze 10. Które są gdzieś, hangar 10 jest koło Szczecina gdzieś, i to on ma taką śmieszną tylną kabinę, taką jakby jeszcze takie odstające jest. Mhm. I tam siedzi instruktor bodajże z tyłu i z przodu siedzi pilot. I wydaje mi się, że one były już takie podczas II wojny. Messerschmitty, to... tak, że ta mhm. 109 była mhm. taka, że on tą, tą, tą długą miał tą owiewkę. Spitfire'ów nie było. Mhm. I e, tam, jeżeli weźmiesz cały jakby Spitfire Experience, to zaczynasz chyba od Tiger Mofa, potem e, latasz Chipmulkiem, potem latasz Harvardem, a na końcu wsiadasz do Spitfire'a. Więc masz całą tę drogę, którą przechodził adept e, Rafu, e, od początku do końca, od pierwszego samolotu do ostatniego. Znaczy też można sobie wykupić taką po prostu powożą, tak? E, no ale ja już kiedyś to zrobię, to chciałbym ten pełen pakiet. Ciekawe, e, na ile tak. sobie mogą pozwolić ci piloci, jak ci już to wykupisz? No bo pytanie, czy polecą z tobą, to robią kółko i wrócą, czy można gdzieś tam wiesz? Nie wiem. Nie wiem. No te, te, jest kilka szkół tych Spitfire'ów, tak? mm -hmm. jest, jest jeszcze jedna szkoła z Goodwood um, nie, i chyba jest jeszcze jedna, że i, i to już w ogóle jest romantyka, bo wtedy latasz nad klifami w Dover, tak? znaczy, to, to już jest kosmos, no, to już jest pełen pakiet. Bitwa o Anglię. Tak. Chcesz sobie kupić kiedyś taki? Myślisz, że dojdziesz do takiego etapu? To są drogie. drogie ale nie są aż takie drogie. W porównaniu z tymi samochodami, z tego co się orientuję, nie wiem, jak te, te dokładnie. Nie, typ... drogie są. O, abstrakcyjnie drogie. Yy, mówiąc o Spitfire, że i Messerschmittie, ale mm -hmm. takie samoloty mniej więcej z tych czasów już da się kupić. Jakieś, jakieś sensowne pieniądze. Mm, no tak, ale to maintenance, utrzymanie. Yy... To, to jest... Znaczy jeden z moich klientów, no jakby no niesamowity, niesamowity gość, po prostu no, ma kolekcję zabytkowych samolotów. To z kim ty e... pracujesz nad tymi samochodami? No właśnie ze świrami, no i to jest niesamowite. No, tam nie ma... Naprawdę wśród moich klientów praktycznie nie ma zwykłych szarych ludzi, nie? Takich, którzy nie mają jakiegoś totalnego hopla, co y, są w stanie się spóźnić na Wigilię i znieść ochrzan od żony, bo coś tam. Mhm. Więc no i ten, ta, ta, tam jest niesamowita kolekcja. I jakby, no ale też jest miłość do tego, no bo ten człowiek to po prostu robi w kółko. Tak? Się wysiada z normalnego samolotu i wsiada od razu w coś takiego. Czy no. z nim też jeszcze nie latałeś? Czy jeszcze... nie ma dwumiejscowych? Nie, no ma jeden Nie i tam jeden jest w Stanach, taki mega, który ma przylecieć. Nie, nie, nie wypada mi też jakby, wiesz, tej plotek sprzedawać, ale pewnie ten samolot przyleci i mam, i mam nadzieję, że wtedy no, doznam zaszczytu i, i, sobie, i, i będę mógł polatać. Z tego, co się orientuję, to właściciel Google ma swój własny hangar z samolotami z II wojny światowej. Nie wiem, czy to Larry Page, hmm. czy któryś z nich, ale wiem, że jest jakieś takie muzeum, które właśnie sobie... By... Właścicielem jest gościu, który jest gdzieś tam na samym szczycie Google. Aha, nie wiem. Też jakiś ultrapasjonat. Żeby zbudować całe muzeum z takimi samolotami, to są koszmarne pieniądze. No, takie jak właśnie Red Bulla. Tak. Trzeba mieć Red Bulla, żeby coś takiego zrobić. Oni też mają fajne zabawki. Tam. Mhm. Twój ulubiony samochód to jest E-Type, z tego co rozumiem. Ale to, się, to się zmienia. Znaczy, gdybym miał wybrać jeden jedyny to chyba chciałbym D-Type'a. D-Type to jest e, wyścigowy samochód, e, z którego powstał E-Type. I to jeszcze ten Long Nose, takim dosyć charakterystycznym, jeszcze takim skrzydłem z tyłu, e, pionowo stojącym. Czemu akurat ten? E, za... Mówisz o tym śmiesznym samochodzie? Tak, no. tak, tak. tak. On jest ze względu na jego spartańskość. Tam nie ma absolutnie jednej śrubki, jednego nita, jednego przełącznika, który byłby zbyteczny. Znaczy, to wszystko, co jest w tym samochodzie, służy do tego, żeby on pędził. I absolutnie. No, ani bezpieczeństwo kierowcy, ani komfort. Z nie, nie liczy. Tak? To, to nie po to został ten samochód stworzony. Ja lubię rzeczy, które są po coś zrobione. Znaczy, uh -huh. nie, nie na zasadzie, o, może się uda sprzedać, może zarobimy. Tak? Nie, on, ten samochód został zrobiony, żeby wygrać le mało. Hmm, ile taki samochód będzie jechał? 250? Ja myślę, że to i po 300. Po, po 300? No. Takim, że ja bym się no bał jechać to... takim samochodem 300 na godzinę. No ja bym się bał 200. <laughs> <jechać>. tak. <laughs> ale, ale są maniacy, tak? No, Są maniacy, którzy jeżdżą tymi samochodami w ten sposób. Um, o co chodzi? Bo teraz jak widzę, jak patrzę na tego d a, to ostatnio wyszło Ferrari całkiem podobne. Też z, takim jednym z takimi zagłówkami mm -hmm. i bez przedniej szyby. Ja nie rozumiem, mm -hmm. dlaczego oni to wyprodukowali. Czy ty rozumiesz, o co z tym chodzi? Nie, nie, nie ma w ogóle przedniej szyby. Czyli mm. jak jedziesz, to ci wpadają muchy w oczy. A czy, nie, ta, jak jedziesz szybko, ta aerodynamika jest tak zrobiona, że jednak podbija to powietrze i ono, ono nie do końca dochodzi. Jest też taki Mercedes, to jest chyba SLR Cabrio w wersji Stirling Moss, mhm. to, to jest współczesny, może 10 lat temu, może 12 go zrobili. E no właśnie, no może to jest powrót do jakiejś takiej spartańskości, tak? No dla, dla czystego fanu. No. Zobacz, tutaj nie wiem, czy to on jest tak wypolerowany. Tak, tak. Nie, ale to To wiecie, nie będzie to, wpadało w, w oczy? Wydaje mi się, że ta owiewka załatwi sprawę. Powyżej jakiejś prędkości to już powinno załatwić sprawę. Ale ja też sobie teraz buduję jednego triumfa bez przedniej szyby, tylko z malutkimi owiewcami i tym... <laughs> I, on, i będę, będą ci wpadały muchy w oczy? Znaczy, inaczej, musisz jeździć w okularach. Znaczy, takich, no, goglach właśnie. No dobra, ale to jest... na całej twarzy będziesz muchę. No tak, no umyję. Dla, <grywa> <grywa> Dla ludzi, którzy chcą to zobaczyć, mówimy tutaj o Ferrari Monza SP1, i ono nie ma tej szybki. To jest Podejrzany samochód dla mnie. Byłem zaskoczony, jak widziałem pierwsze zdjęcia na jakimś takim, wiesz, Monte Carlo, gdzieś tam podejeżdża i gościu bez szyby, myślałem sobie, jak i tam się nie jedź szybko, tam, tam się jedzie wolno. No ale to musisz mieć okulary. Ja mam takiego Land Rovera serii trzeciej, gdzie też sobie pojeździłem trochę bez przedniej szyby. No to już nawet 40 parę kilometrów na godzinę, no to wiesz drobny kamień i, i, i stracisz wzrok po prostu, więc to te okulary są konieczne. Ale te, te, co mi to przypomina? To mi trochę przypomina. Tu jest trochę pokazane, jak to powietrze się układa na jednym samochodzie, czyli rzeczywiście to powietrze tak, tak odbija, no, tylko tak. pytanie, jaka... Ale jak? to w tych współczesnych, ja wątpię, żeby w d type przy <grym> <On się grym> tak podbijało to powietrze. E, I to, to mi trochę przypomina Bojery. W sensie Bojery jest, to jest... No to są te takie, nazwijmy, łódki latające tak na lodzie po prostu. E, no i tam leżysz na ziemi, tak? No tą głowę masz powiedzmy 20-30 cm od, od lodu e, i musisz jeździć w goglach ze względu na, wiesz, drobinki, które z, 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 lodu. z lodu, które mogą... No, możesz stracić wzrok. E, ale to jest chyba ta podobna, e, podobna frajda, no bo to chodzi o to, żeby czuć pęd, czuć prędkość. No. Czyli to trochę chodzi o to, żeby to było niewygodne. No tak, no to może być niewygodne i niebezpieczne, no, w sensie, no jak to jest wygodne i bezpieczne, no to po to znowu. wychodzisz, nie no, to we, we wszystkim chyba o to chodzi, no, to znaczy tak, mam takie wrażenie, no to... Jak jedziesz, jedziesz szybko, to przecież nie rasz się tym dlatego, bo to jest bezpieczne, tylko właśnie, bo jest tam resztka adrenaliny, Tak, adrenalina, nie? tak. No, szczególnie wiesz, no, w samochodzie, który nie uratuje ci życia, tak, to, to raczej on ci, ci może przejść na tamtą stronę. To, na przykład dopiero w latach 50. zaczęli robić łamane kolumny kierownicze, na przykład Jaguar XK 120 ma taką, szty ma taką sztycę idącą od przedniego zawieszenia do, nazwijmy to, przycisku do klaksonu, który jeżeli, do klaksonu, który jeżeli masz wypadek, no to po prostu przebijać ci mostek. Tak? To nikt o tym nie myślą, tak? Ale wiesz, jakby jak sobie pomyślisz, że masz tą niedzielę, masz te trzy godziny i no, lubisz prędkość, tak? lubisz, lubisz się tym pobawić, lubisz powalczyć z tym samochodem, no to musisz brać wszystkie aspekty dookoła. Czy musisz brać też to niebezpieczeństwo? No też w pewnym sensie musisz jakoś kontrolować to wszystko, nie zarządzać pozwolić tym. sobie, tak, zarządzać Aha. tym. No i to to, to, to moim zdaniem sprawia, że, 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 że te chwile są takie relaksujące. czy okej, okay, no wy, wy, wychodzisz potem skonany, tak, ale. Trzy godziny nie myślisz o niczym. Myślisz tylko o tym. W sensie jesteś tu i teraz. I to, to jest ta przyjemność. No tak, bo jak jedziesz samochodem, który ma praktycznie autopilota, to możesz puścić kierownicę mm -hmm. i w sumie możesz się zastanawiać nad wszystkim. Natomiast wsiadasz w ten samochód i nie możesz tak. się zastanawiać nad wszystkim. Musisz się totalnie skupić, żeby w ogóle tak. ujechać tym samochodem przy tak. takiej prędkości. Tak, i to jest ta magia. I to jest ta magia, której ja szukam przed tym. No plus piękna, tak, które. Która jest, które jest niezaprzeczalne. Nie o co chodziło z tym samochodem z Pekinu, do, na tym rajdzie z Pekinu hmm. do Paryża? No to, y... ojej, to szkoda, że nie przygotowałem bardziej z tego rajdu, bo, bo tam też jest y, po, polska historia y, polskiego hrabiego Osedowskiego, który, który kiedyś przejechał ten rajd. Y, no, kiedyś światem trochę rządziła fantazja, no więc panowie stwierdzili, że oni po prostu sprawdzą, czy da się w ogóle przejechać, to był chyba 1907 rok, pierwszy raz to zrobili, z Pekinu do Paryża, no gdzie, gdzie i to w ogóle jakiś totalny początek motoryzacji, ani druka, ani niczego. I teraz brytyjska firma od, nie wiem, 50 lat organizuje takie rajdy. I tam się jeździ starymi samochodami. I tam z się ten... jeździ starymi samochodami. Jest to, różne są trasy, to zależy od sytuacji międzynarodowej. Ma być teraz kolejna edycja, nie wiem, jak oni to zrobią, bo albo raz y, ten rajd jechał przez Iran, raz przez Rosję, no, ty, ty, przez Ukrainę, nie, nie wiem. Teraz, co... teraz będzie skomplikowane. No że... teraz nie ma jak pojechać. No, to, 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 jest, to jest problem, trzeba większość trasy przepłynąć. No ale nie, nie niesamowita impreza. Tak? No, 7, ja pamiętam jeden samochód, który przygotowaliśmy na, na, na taki rajd. Ten rajd wtedy miał 17 tysięcy kilometrów. Miał, y, to trwa chyba ponad miesiąc trochę. Ponad no miesiąc? Czyli co się tam robi? Jedzie się cały dzień, po później się śpi i tak. się jedzie? Tak. I to, ale to jest, I to jest w formie wyścigu? To jest jakaś na regularność. Wiesz, jakby ja nigdy nie, nie, tak samo jak marzę o mile mili, ale nigdy się nie będę bawił w jakieś wiesz, czasówki, jakieś tego, bo tam jest czasówka, jakaś regularność, coś. Nie, nie, nie to jest jak dla mnie. To nie jest to rada. Tak. Więc oni, oni tam się ścigają jakoś tam, jakieś tam punkty sobie liczą. Um, ale generalnie chodzi o to, żeby przejechać ten dystans, no. i, i, i to, też, to doświadczenie. Tak. O, I spotkanie o... tych wszystkich pasjonatów, tak, którzy no, też no, są. No jak tam kiedyś sobie, jak ten samochód przygotowaliśmy, to więc tam sprawdzaliśmy, kto jechał i tak dalej, no to wiesz jakiś Amerykanie, miliardy właściwie jakichś klinik e, e, medycznych i i on normalnie nie miał problemu, że w swoim Bentleyu, wiesz, coś brudny po, po łokcie, coś przyspawać, coś naprawić, no bo to, to o to chodzi, no. jakby, To jest ten cały fan. I, I też fajne jest to, że na przykład tam, jak na, jak na, jak jechali przez Mongolię, to na, spustyni, na pustyni, wiesz, mają biwaki, śpią w namiotach, jak wjeżdżają w jakieś, nie wiem, bardziej cywilizowane strefy, to mają takie, wiesz, jakieś carskie hotele, tego typu rzeczy, więc to jakby też zróżnicowanie tego, no i, i droga, tak? No gdzie my, gdzie my dzisiaj w XXI wieku jesteśmy w stanie przejechać 17 tysięcy kilometrów. I to jeszcze takim samochodem. Takim samochodem i wiesz, poczuć dystans. Mm -hmm. No bo co, no siądziesz w samolot, wysiądziesz, nie wiem, za dwa dni na Bali, czy tam za półtora dnia, no to jak ty poczujesz dystans, tak? A tu no. miesiąc jedziesz, tak? I po tych wszystkich ciekawych terenach. Tak. Tak, tak. tak. Niesamowita impreza, jedno, jedno z moich marzeń, i, i, które na pewno kiedyś zrealizuję, no ale to. Ja się cieszę, że się o czymś takim dowiedziałem w ogóle, bo do tej pory nie wiedziałem, że są takie rajdy. Myślałem, że albo startujesz w Dakarze, albo mhm. gdzieś, i się możesz tylko tak ścigać. A to jest takie właśnie fajne dla takich starszych ludzi, którzy już nie mają potrzeby ścigania się mhm. w Dakarze, tylko po prostu robić sobie. I niektórzy robią sobie jakieś takie niesamowite konstrukcje, że te samochody trochę wyglądają jak taki samolot z II wojny światowej, tylko takie dwie wielkie opony, takie opłowowy samochód. Tak, ale to też, to też trochę się pozmieniały teraz przepisy właśnie, bo. Tam, tam, tam było tak, że y, samochody, którymi najłatwiej było jakby dojechać, to były jakieś tam y, Holgery y, z Australii. Y, no to takie, no nie najładniejszy samochód z wielkim amerykańskim silnikiem, no i to jakby sam samo dojeżdżało. No ale tu chodzi o to, że może się pięć razy zepsuł, żeby go naprawić, żeby tu gdzieś coś pospawać, coś, to coś, to, 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 to o to w tym chodzi. Ale imprez, imprez, jeśli chodzi o stare samochody, jest bardzo, bardzo dużo i y, jest, no, dla mnie są cztery. Pierwszy to jest Mile Milia. To jest rajd, który się odbywa we Włoszech. Mhm. No i to jest, to jest absolutny kosmos. To, yy, nie wiem od czego zacząć opowiadanie o tym rajdzie. Yy, rajd odbywał się oryginalny od 27 do 57 roku. Mhm. Yy, yy, potem był jakiś dramatyczny wypadek i ten ride zakończono. I ileś lat temu e, Włosi wrócili do idei e, jest to no właśnie na regularność, nie jest to już... E, to... Ja nie rozumiem, co to znaczy na regularność. Co, co, co? To znaczy, że jak masz jakiś odcinek specjalny, to musisz go przejechać dokładnie w jakimś danym czasie. Jak go przejedziesz co do tam do setnej sekundy, no to wtedy nie dostajesz punktów karnych. Jak się spóźnisz, to będziesz szybciej i musisz cały czas jechać z równą prędkością, bo oni ci na trasie tam mierzą, mierzą czas i nie możesz sobie po prostu dojechać do mety, powiedzieć, jeszcze 30 sekund, to ja poczekam. On się musi cały czas toczyć, ten samochód. Trochę, nuda. No, no, uda, no, nie o to chodzi. Ale właśnie magia mile mili jest taka, bo to jest, to trwa 4 dni, to jest 1000, 1000 mil, czyli tam. Prawie 2000 kilometrów musisz przejechać. Eee, no, drogi, no to Włochy. Jedyny, jedyny, jedyna okazja, gdzie samochody mogą wjechać na rynek w Sienie, w Toskanii, no to właśnie milę eee, Włosi, którzy robią otoczkę tego, czyli no wszyscy mają wakacje wtedy i jedziesz po prostu między szpalerem ludzi, dlatego że oni się ustawiają, po prostu wiesz, wyniosą sobie stoliczek, wino z dziećmi, piknik. Tam jedzie około 500 samochodów, więc jest co oglądać. Eee, no ale. Jak mój tata to nazwał kiedyś, gwiazdi z lotem samobójców. No bo tam właśnie jakieś głowy koronowane, jacyś aktorzy, biznesmeni i tak dalej. No oczywiście pełna kultura na początku i tak dalej. No ale jak się raj zacznie, no to tak, no, no to tam już każdy daje czadu. Niesamowite jest to, że e, tam policja pomagała mać przepisy. To znaczy, wiesz, jak, jak e, objedziesz lądo nie w prawo, a w lewo, to udadzą, że nie widzą, tak? Będą spychać ludzi, żebyś, e, wiesz, tam jeden, jeden samochód wyprzedza drugi samochód, w tym momencie trzeci go próbuje wyprzedzić, to jest na wjeździe do miasteczka na pasach, tam nikt nic nie widzi, nie? Tam, tam można, tak? Znaczy, ja myślę, że to można, dopóki ktoś się nie zabije, mm -hmm. ale, ale to jest właśnie taki rajd, że ra, raz do roku te moje ukochane trzy godziny można sobie rozciągnąć na cztery dni, no. No to brzmi, jak super zabawa. I trzeba mieć jakieś konkretne samochody, żeby w tym startować? Tak, tak, tak. tak. Tu, jest, tu jest bardzo ściśle określone. To mogą być tylko samochody, które brały w tym udział, nie ten konkretny, ale ten model. I właśnie w przedziale 27-57 rok. Im rzadszy, im ciekawszy samochód, tym ma lepszy przelicznik, tym, tym go chętniej, chętniej wezmą na ten rajd. Czyli nawet jak masz taki samochód, to i tak nie jest konieczne, że będziesz mógł nam pojechać. Tak, tak. No To, to, to się Włosi zaakceptują, tak. Mogą cię zaakceptować, mogą cię nie zaakceptować. Nie można go przerabiać, on musi być oryginalny, nie może mieć żadnych, żadnych tak powiem, unowocześnień, upgrade'ów. No i ty masz idealnie, bo to jeszcze podbija ci twoją, Twój biznes. Jeśli tam pojedziesz swoim samochodem, po porozpoznasz kilku ludzi, to od razu możesz mieć z nich klientów. No tak, tak. Tylko, że znaczy my. Nasza przygoda z Minamilion to było, zbudowaliśmy kilka samochodów, które pojechały w tym rajdzie. E, braliśmy. E, Udział jako serwis i taka opieka techniczna trzykro, trzy, trzykrotnie raz dwa, dwa razy jechaliśmy właśnie z perlarzem. No to w ogóle kosmos, tak? W sensie to, co oni tam zrobili. To jest e, pierwsza polska firma Ever, która e, sponsorowała ten rajd. Mhm. E, plus e, no, samochody, które tam mieli cała ekipa, to, to wszystko jak to było zorganizowane, to naprawdę ci ludzie z, jakby z zachodu po prostu, wiesz, patrzyli tak, wow, na tak. I to, wow. I to ekipa z Polski? Ekipa z Polski, nie? w sensie to, to kosmos, tak. Ale oni coś mają takiego w sobie, że to jest taka. To wszystko jest tak fajnie po europejsku tam robione i naprawdę to zrobili mega. Yy, I potem byliśmy jeszcze z właśnie z tą Lagondą, która. No są te Lagonda należy do gościa, który lata tymi zabytkowymi samochodami, więc tam się wszystko zgadza, nie? Tam nie ma, tam nie ma jakby w przypadku. Yy, I akurat przy Lagondzie mieliśmy trochę pracy. No bo to jest samochód z 34 roku, w ogóle z mega historią, bo samochód, który. Yy, w ogóle co zabawne jest to, że ta Lagonda. Yy, ona się kwalifikuje na mile, mile. Mhm. tylko problem jest taki, że ona została tam w latach 30. zgłoszona, no ale zepsuła się przed metą, przed startem, nie pojechała w ogóle w tym rajdzie, więc jest to tak trochę wiesz na zasadzie. No, że, mo no, że, no, no, że może, tak, ale, ale finalnie to chyba nie jechało. Na, naciągane to jest. Na, trochę na. naciągane. I fajny samochód, bo większość swojego życia spędził na Ceylonie i należał do zarządcy plantacji, więc też, też to trochę świata zwiedziło to, zwiedziło to auto. No i tam mieliśmy trochę roboty. Tak? No, 34 rok, jednak samochód, który musi przejeżdżać więcej dziennie 600-700 kilometrów i to w tak, no, w miarę szybko, to, to tam trochę mieliśmy zabawy. Te samochody sobie nie radzą z czymś takim za dobrze? Wiesz co, to radzą sobie, tylko no. To, to jest tego typu auto, że musisz wziąć smarownicę z olejem, ze smarem po prostu wszystko przesmarować, coś rozruszać. No to, to jest czysta mechanika, tak? Mhm. tak także to. I, no i nie taka perfekcyjna, no, jak, jak dziś. Czy znaczy no dziś może nie, może jak 20 lat temu to była perfekcja. I jest jakiś rajd albo jakiś zlot samolot, samochodów na jeziorze zamarzniętym St. Moritz? No tak. To jest. O co tam chodzi? Bo ja z tego widzę zdjęcia, tam też, też jest po prostu nie. Znaczy, nie no o co tam chodzi? No to jest po prostu event dla, y, dla bardzo zamożnych ludzi. No, takich chyba najzamożniejszych na tej planecie, którzy. Myślę, że St. Moritz sobie stwierdziło, no to musimy coś tutaj więcej zrobić. No więc jeżdżą na nartach, a po nartach sobie ścigają się po zamarzniętym jeziorze. Za 100 milionów euro, nie? <grystanie> no właśnie tam widziałem, że te samochody tam to są już takie naprawdę bardzo rzadkie. To są takie, takie kwoty za te samochody? Tak. I oni się tym no ścigają tak po Tak. Tym tym... Ale... tak. Są te, to, to są, wiesz, to są te same samochody, które jadą też w tak? no mhm. to, no Jest część kolekcjonerów, która po prostu trzyma to po garażach i cieszy się, że to tam stoi. No a Jest część ludzi, która po prostu no, korzysta z życia, no cieszy się tym. Tak? Czyli, okay, no jeden się cieszy, jak patrzy, a drugi się będzie się cieszył, jak jeździ. No, Ale to, to właśnie są eventy dla ludzi, którzy, którzy, którzy lubią tym jeździć. Byliście tam na tym evencie? Nie, nie tam, nie byliśmy. COVID nam przeszkodził. Byliśmy pod granicą. A te, czyli będziecie jechali w takim razie? O, no kiedyś tak. Ale ja mam też. Następny jakby event, w którym ja chciał wziąć udział, to jest e, w jakikolwiek sposób, to jest Goodwood. To jest e, to Goodwood Revival. E, to jest. E, to, tu nie wiem, jak zacząć, tak? Bo to, jest, e, na, to jest posiadłość lorda Marcza, która jest z wielkości, nie wiem, gminy, półwojewództwa. To, to jest jakaś abstrakcja, tak? Mhm. I tam jest organizowany właśnie ten Event Revival, gdzie mm, ścigają się zabytkowymi samochodami, ale tam jest wszystko stare. W sensie to, 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 to cała stylizacja toru, tych wszystkich budynków, tam wszyscy się przebierają, tam latają Spitfire'y nad tym. To jest, to, jest, to jest jakaś abstrakcja. To jest w ogóle jak z, pocztówka z innego świata. Tam można przyjść jako widz normalnie? Tak, można, można przyjść jako widz. I do tego z St. Mortis też można przyjść normalnie tak, jako widz? wszędzie można przyjść jako, jako widz. Nawet mile Miglia to ja polecam znajomym, że po prostu jeżeli mają ochotę jechać sobie na fajny weekend do Włoch, to jechać sobie z tym rajdem. To oni odwiedzają niesamowicie piękne miejsca, no plus sam rajd jest, jest kosmosem. Widzisz, właśnie na początku, jak zaczynaliśmy ten podcast, jeszcze przed mi, że się zastanawiasz, czy kogoś to interesuje, a teraz opowiadasz mi o takich rajdach i ludzie tak zamożni sobie sami organizują to u siebie mm. gdzieś na swojej posiadłości, bo to jest takie fascynujące, że warto to zrobić, wszystko zorganizować, przebrać się, załatwić jakieś spitfire, które będą na tym przylatywały, bo to jest, na, 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 na tyle jest w tym frajdy. Ja się z tym jak najbardziej zgadzam, więc ja nie uważam, żeby to było jakkolwiek nieinteresujące. No to cieszę się w niebie. Jeżeli jakby, to, jest to, o czym rozmawiamy, to jest jakby całe moje życie. Tak. W sensie to jakby ja w tym jestem, nie ma znaczenia, czy to są wakacje, czy to jest e, środek tygodnia, czy to jest weekend, no jakby to ja, ja w tym uczestniczę te samochody są cały czas dookoła mnie, więc czasem się zastanawiam, czy dla, dla ludzi to jest jakiś fan, czy to jest po prostu na zasadzie jakiś dziwny typ. Nie? Sam nie ma telewizora i siedzi w starej budzie. Nie? No, ja no, też nie, no, nie mam telewizora, jak tak, to, jest, to jest to zupełnie normalne. W ogóle mnie to nie widzi. czyli ten Goodwood Revival tam byłeś, tak? Czy chcesz Ja się chcę pojechać? tam pojechać, nie? nigdy mhm. nie było czasu, żeby tam pojechać. Znaczy, to, to też jest problem, że jest jeszcze w Sanremo jest fajny ride, też ta ekipa, też ta która robi mille milie, robi zimową mille milie, czyli Copa Alpi. to jest Szwajcaria, Austria. I Włochy, i też jest tysiąc mil w, tylko w zimie, i oni tam jeżdżą tymi samochodami. To tam dwa razy nasz, nasz klient był swoim jaguarem, i tam raz pojechaliśmy zobaczyć, co i jak, i raz, raz nawet chyba był serwis z tym samochodem. Tam się okazało, że to w ogóle nie jest i jakby szkoda kasy I, 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 i czasu. Eee, no to nie, no jest, jest to strasznie dużo tego. No. A ja, jakby człowiek chciał we wszystkim wziąć udział, a tu jest jeszcze to właśnie to życie, no, <grych> które gdzie trzyma i, i mówi, no nie, nie, może za rok, może, może, może później. Są jakieś filmy ze starymi samochodami, które lubisz nadzwyczajnie? Teraz wyszedł ten Ford Focus Ferrari, widziałeś? Nie, nie, jeszcze nie, nie widziałem. Nie widziałeś Ford Files, nie Ferrari, Ferrari? Jako chyba widziałem z 10 albo 12 razy już. No właśnie wszyscy mówią, że muszę obejrzeć, I muszę obejrzeć. Jest naprawdę mocny. Stare filmy ze starymi samochodami. I tam będziesz miał właśnie dużo tego, co lubisz. Takie, takiej prawdziwej rywalizacji z, z tymi wszystkimi nieudogodnieniami. Jest jeden film, który, który polecam każdemu. To jest film Polańskiego. Nie pamiętam, jak się nazywa, to jest, on się kolegował chyba z Jackie Stewartem i Jackie Stewart go zabrał na weekend do Monako. i to jest kosmos. No, ale to też jest oczami Polańskiego, tak więc i nakręcone jego ręką. Weekend z mistrzem? Weekend z mistrzem, tak, 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 tak i to jest, kosmos. Uwielbiam, tam jest słynne Czerwone Bagi, Aferetę z z Faye Dunaway i Matko, i ze Stephen McQueenem. Uh, no jest kilka starych filmów. I to też się tak, fajnie tak. ogląda właśnie. Stare filmy i też uwagi na to, że tam są stare samochody. John Wick pierwszy przecież. Mm -hmm. Go oglądałeś? Nie, nie Ta, nie w, w John 1 jedynce jest Mustang. Chyba z 69 Aha. roku. Ja uważam, że dlatego ten film jest najlepszym John Wickiem. Reszty później, nie to, że dołożyli tego, tyle tego zabijania, że tego się nie da oglądać, ale ten tak jak on sobie robi wira, że tym, no tym i, Mustangiem, no to kurde. No, tak, no to tu jeszcze Bulita ze Steve'em McQueenem. Gdzie on mm -hmm. też tam skacze tym Mustangiem po, po San Francisco. Ja czy ja też Jezus, no szczerze, no jakby ja kocham też stareki Kino, tak? Znaczy, no, jakby to prawie nie oglądam współczesnych. W ogóle film, nie jestem zaskoczony. Ja <laughs> <laughs> no, jakby jestem zawiedziony współcze Współczesny świat mnie zawiódł, tak? I jakby trochę się rozstaliśmy, i. Czemu aż tak? No bo tam nie ma. Jakby. Wszystkie, wszystko z tych, tych dziedzin, które kocham, i yy, współczesny świat chce. Yy, chce jakby, to, jakby to ująć, to. Yy, no, chcę, chcę zabrać tą ludzką rękę z tego wszystkiego, tak? No, samolot też, no, zaraz będzie sam lądował, tak? Już. Yy, Drony. Yy, tak, już no, to, to wczoraj chyba tam nie się rozbił, czy, czy, czy wylądował ten amerykański. E, samochód też ma sam jeździć, tak? No, ja nie chcę, żeby coś za mnie się działo. No, ja chcę być, jakby, no, to, głupi, to głupia brzmina, no, ale panem swojego życia. No, i, i, i nie chcę, żeby coś się, coś się działo za mnie. No. No i to też odbiera to jest... całą tą frajdę właśnie, której można było kiedyś doświadczyć. To, to... przemawia do mnie bardzo to, że nie bezprzednie szybkie. To, to jest taka, taka metafora, właśnie tego, o co w tym chodzi. Jeżeli właśnie chodzi o to, żeby było nieprzyjemnie, chodzi o to, żeby ci wpadały do ust muchy. Jakby, tak, znaczy, that's the point. Be, bez, bez jakiegoś poświęcenia nie ma przyjemności, tak? mhm. no, bo wszystko jest łatwe, wszystko jest podane na talerzu, to gdzie to jest przyjemność? No. Mhm. To, to jest jakieś, nie wiem, no, hibernowanie się w jakimś takim miłym stanie, no ale to. No, ale to... No to, to w życiu nie o to chodzi, no, żeby, żeby cały czas było miło. tak? Trzeba, trzeba się trochę narażać. Mój ogromnie sobie ten Ford Focus Ferrari naprawdę. A to na pewno. Nie, no to, 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 tak. I GT40 to jest, GT to 40, to jest mhm. po prostu niesamowita maszyna. A nie, to, o Jezu, to widziałem. Ja myślałem, że Ty mówisz o tym. O, yy, teraz jest film o Ferrari. A nie, a, nie, to ten teraz, jest słaby. a nie, to tamten ten jest słaby. O Jezu, no to, 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 ja, to, to jest coś, co ja bardzo często musiał chciał puścić niektórym moim klientom, jak e, ten kierowca rajdowy, jak on jeszcze ma ten warsztat samochodowy. I tam przychodzi jakiś Amerykanin i tam narzeka, to jest akurat MGA tam na podnośniku. No i ten mu tłumaczy, panie, no ale to nie jest dla pana samochód, no bo tym czy inaczej jeździ, tak? No i tam jest jakaś awantura, tak? no, ale to niektórym też trzeba wytłumaczyć, że... I to rzeczywiście jest tak, że trzeba ten... Tak, to, to nie jest wozidło, które... Że, no, w takich sportowych samochodach zabytkowych, to no w ogóle tam nie ma wolnych obrotów, tak? No tym się nie da w korku stać, ani jechać, tak? No, tym trzeba umieć jeździć, no dlatego musimy wiedzieć, po co, po co nam ten samochód. Jeżeli mamy się tam jeździć sobie w niedzielę na kawę y, 30 na godzinę, no to to, to, nie mogą, to nie może być pewien samochód, to musi być inny samochód. Tak? Jak chcemy, chcemy mieć trochę frajdy, szybszej jazdy, to też musi być inny samochód. No to jest, to jest cała, cały świat, cała jakby, y, cała jakby planeta do odkrycia dla ludzi, którzy nie mają z tym nic wspólnego. Y, i też bym przestrzegał od razu, żeby wyciągać jakieś pochopne wnioski. No to trzeba naprawdę poznać, żeby, żeby też wiedzieć, y, co komu będzie pasowało finalnie. Kurde, dla mnie to jest fascynujący świat. Czyli a, i, udało ci się kiedyś pojeździć takim GT40 właśnie z tego filmu? Nie, nie. Która jest maszyna, co? Nie, no to jest kosmos, tak? W sensie to jest... No to czysto wyścigowy samochód, zrobiony no, tylko no, dla czyjejś tam frajdy. No. I, tam I tam pewnie wyrosty. też się wcale wygodnie nie siedzi, co? Nie, tam się makabrycznie wsiada, to też e, też trzeba być bardzo niskim do tych samochodów, W ogóle ludzie kiedyś byli niżsi. I, mm -hmm. I to jest problem w wielu samochodach z lat 50. Że, że małe. No, dzisiaj jak ktoś ma 1,80 m, no masz 1,85 m w Itajpie, no to ramy szyby masz tutaj. Nie? No to... Ja mam... mi się czasami zdarza, że wsiadam, a ja nie jestem w tyle wysoki, a 1,78 m, mm -hmm. i zdarza mi się, że wsiadam gdzieś do samochodu i z tyłu Oczywiście, i jeżeli mm -hmm. dotykam głową y, sufitu, to, to jest mm -hmm. dziwne dla mnie. No ale to nie, no, to nie jest mało, 1,78. No. Ale kiedyś myślę, że ludzie mieli z met 50-60, to był raczej wzrost ludzi. Um, GT40, czy Ty chciałbyś mieć jakiś konkretny samochód u siebie do, do przerobienia? Bo jest coś takiego, co Ci się marzy. Ale, czy Ty w ogóle zastanawiasz się nad tym w kontekście tego, że sam byś chciał coś mieć i szukasz jakiegoś samochodu, czy raczej już teraz liczysz tylko na to, że jakiś klient coś przywiezie? Ja chyba nie wiem. Właśnie jestem trochę, trochę w kropce, tak? Dlatego, że te swoje triumfy, które uwielbiam, no to właśnie kończę tego drugiego i ten, i ten drugi będzie jechał w mile mili. On jest dokładnie z 57 roku, wszystko spełniał, jechał taki samochód i. Mam TR4, która jest bardziej cywilizowana, już ma boczne szyby i, i w ogóle... No da. E, no, no da. <laughs> e, mam tego MG Midgeta, którego dostałem od taty, jak byłem dzieckiem. E, mam Land Rovera, serię trzecią, e, ale no to tam sobie na wsi mieszka i tam służy, żeby właśnie z nami się przejechać po, po lesie nad jezioro. E, chciałbym mieć jeszcze MGA. Boże, no dużo bym chciał, no ale, ale muszę jakoś zacząć rozsądnie o tym myśleć, tak? Bo to, to nie, kiedyś byliśmy z ojcem w takiej sytuacji, że tych samochodów chyba było ze 20, przychodzi weekend, no to tak, tu rozładowany akumulator, tu nie ma jak wypchnąć, żeby się dostać do tego, w którym chcesz się przejechać. No, ale to człowiek się uczy całe życie, tak? Ja już wiem, że to nie można dopuścić do takiego stanu. Znaczy, okej, okay. też, też no ja nie jestem kolekcjonerem, tak? No, jakby ja bardziej kolekcjonuję Friday niż, niż, niż zabawki. Eee, jeżeli ktoś jest kolekcjonerem, to pewnie ma tam super garaże i to sobie ładnie poustawia, i każdy może wyjechać. No ja. Nie, no ja chyba jestem spełniony póki co. No ale to wiesz, pogadamy jutro i y, jutro się obudzę i mówię, nie no jednak ten D-Type, a może C-Type, a, a może aluminiowa 120, no i, i tak i, i to, to bez końca, no. Czemu tymi samochodami trzeba jeździć, żeby one się nie psuły? Tego nie rozumiem. No bo to się, no wszystko trzeba jakby... To wszystko, jakby najprostsza, naj, naj, najprostsze wyjaśnienie jest takie, że to wszystko musi być smarowane. tak, Znaczy, jeżeli zostawisz ten samochód, no to finalnie ten olej, ten smar wypłynie i to wszystko zacznie korodować. To plus, czy jakieś membramy w pompie paliwa, to zaraz twardnieje, jak nie pracuje, to, czy w gaźnikach, to, to musi jeździć. Znaczy, taki samochód się psuje stojąc, nie, nie jeżdżąc. I długo musi stać, żeby się coś zaczęło psuć? Oj, to zależy. To, to mi, od miliona czynników. Od, nie wiem, od gumy, którą akurat firma w Chinach z, z, zrobiła membramę, to, to, to od miliona czynników zależy. I wy też macie coś ciekawego, przechowywania samochodów. Tak, ale trochę, trochę chcemy z tego na razie zrezygnować, bo też potrzebujemy jakiś tam magazyn rozbudować. To też jest... To też jest trochę męczące, no bo cały czas musisz czuwać nad tymi samochodami i nie znasz dnia i godziny, kiedy ktoś zadzwonił i powiedział: No ja bym się teraz przejechać. Tak? Więc tak, jak, jak uda nam się zbudować to muzeum i to wszystko, i będzie ktoś, kto się tym zajmie, to wtedy, to, 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 to wtedy do tego wrócimy. Na razie to tak. To muzeum to jest taki seriopan? Myswim, tak, że tak, będziesz... czy znaczy, nie? No, to jest jakby mój cel tak, w życiu y, obecnie. Czyli to nie y... jest tak, że chciałbyś kiedyś, może, marzenie, tylko. Nie, to jest, chciałbym kiedyś moje e, marzenie, y, ale ja wiem, że ja to zrobię. Tak. Znaczy, no, w, jest to głupie brzmi, no, ale jakby wszystkie rzeczy, które sobie wymarzyłem, to udało mi się zrealizować, więc dlaczego, dlaczego nie to? No i tym bardziej, jak masz y... takie kontakty teraz, to raczej w innym miejscu teraz znajdziesz. Tak, tak. Czy znaczy, to są jakieś, jakieś tam wstępne rozmowy, właśnie z gościem, który ma tory wyścigowe w Stanach? Y, no, tylko ja bym e, nie chciał stąd wyjeżdżać, <bilingual> Chciałbym, żeby to było tu. No. No I pytanie, czy on będzie chciał za to zapłacić, żeby to zbudować tutaj. No. Może się znajdzie jakiś polski inwestor, którego to będzie jakoś przekonywało sensownie. Może, no, no byłoby super, tak. ale, yy, ale to też ja myślę, że to musi być dla kogoś, jeżeli to, to jest dla inwestora, to musi być trochę powielalne. Yy, nie wiem, czy jest takie słowo, żeby to można było powielić też w innych w innych lokalizacjach na świecie. Bo no to, ale jeśli to. Nie, nie da się tego powielić, bo mi się wydaje, że ty jesteś bardzo ważnym elementem tego. Yy, może i tak, ale też myślę, że. Yy, nie wiem, no mam nadzieję, że jakby moda na bycie mężczyzną czy to nie wiem, czy moda, czy jak to można to nazwać, po prostu facetem e, kiedyś wróci, tak? I e... I jeżeli wróci... Moda na e... kiedyś wróci. Okej, okay, ale jest ten, na, na przykład jest ten serial Yellowstone. W sensie, nie oglądałem jeszcze, podobno jest świetny. A, no Kosmos. Tak. Naprawdę? Znaczy no, później to jest taka trochę... Um... Bo tam jeszcze 1823 jest jakieś plikuel do tego, coś tam, coś tam. A, to nie wiedziałem. Jest, jest. Teraz ci powiem, bo właśnie to ostatnio się zastanawiałem, od którego zacząć. Ale to to jest... To jest no, potem, potem to się robi takie... Y, była taka... Taki serial Dallas, coś takiego. No, mhm. Ale jakby chodzi o sam... O, o, y, y, o jakieś tam przesłanie, które idzie z tego serialu, w sensie o jakieś tam wartości, o nawet podział ról społecznych, który dzisiaj jest nawet zwalczany, a ja uważam, że niesłusznie. I jeżeli kiedyś wróci to, co było wcześniej, że facet powinien być facetem, i, i to, że jest facetem, to też niesie pewną odpowiedzialność na nim, to wtedy taki, nazwijmy to, team park związany z właśnie. Bo, bo te zabytkowe samochody tam mają być pewnym, pewnym pomysłem, pewnym clue, ale wszystko, ale można naprawdę budować dookoła tego. Jeżeli to wróci, a jeżeli ktoś stworzył Yellowstone, to jest szansa, że wróci, to wtedy to jest powielalne i ktoś może to sobie zrobić i w Stanach, i w Kanadzie, i w Niemczech. Co do tego prequelu, są dwa seriale. ale już nie pamiętam, który to który, ale chyba 1923 to jest prequel do e, Yellowstone, ale Aha. nie jestem pewien. Czyli mówisz, mówisz, że to polecasz. Wiesz, co mi się wydaje, że takie podcasty, ostatnio właśnie mi powiedział jeden znajomy, że mój podcast... E, jest właśnie o takich męskich rzeczach. Mm -hmm. I trochę, trochę tak jest. Tak. Ciężko mi się z tym nie zgodzić. I wydaje mi się, że jeśli coś takiego istnieje, i na polskim YouTube jest dużo takich kanałów, które są o takich męskich mm -hmm. rzeczach, to ja nie uważam, żeby ta młoda na bycie mężczyzną przemijała. Chociaż zdarzają mi się do tych gości, którzy mówią, że w ich środowiskach bycie takim. Uległy i taki mm -hmm. mniej męski, to, to było tak, jakby pożądane. Ja się nigdy nie, nie wychowywałam w takim środowisku, więc ciężko mi się do tego odnieść, ale mi się wydaje, że młoda na bycie męskim to dalej jest. Jakby zawsze będzie potrzebna taka silna, twarda osoba, która się postawi, jakby nie trzeba się postawić. Jakby nie, nie, nie może być tak, że młoda na to przemienia. Nie, 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 nie wydaje mi się, żeby było możliwość, że istnieje taki świat, że przestanie być to potrzebne. czy znaczy, to może tutaj otrzeźwieniem jest 24 lutego dwa lata temu, mm -hmm. że jednak facet jako facet jest potrzebny, ale wydaje mi się, że w mainstreamie ostatnie 10-15 lat. To jest jednak... No nie, niepotrzebny jest nam facet. Tak? No, taki facet-facet. Tak? I ten podział ról społecznych to jest też ciekawa rzecz, bo jak ja rozmawiam z kobietami, jest mnóstwo kobiet, które się z tym nie zgadzają. Że to nie mm -hmm. jest tak, że wszystkie kobiety mówią feminizm i chcemy być na równi. Wcale tak nie jest. Mm -hmm. Jest mnóstwo kobiet, które mówią, ja się w ogóle nie odnajduję w feminizmie. Mm -hmm. Proszę dać mi pieniądze, ja chcę być kobietą i rodzić dzieci. No to Sparne. było dla mnie zaskakujące, bo czyli miałem taką sytuację, że kobieta mi coś takiego napisała i to się tak rzadko zdarza, że ja byłem przekonany, że żartuję, żartuje, więc mm -hmm. pisałem jej tam ha, 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 a ona mówi, że ja nie żartuję, to całkiem serio. Ale wiesz co, ja żyję w takim związku, w sensie moja mm -hmm. partnerka życiowa, miłość mojego życia jest, jakby oboje sobie cenimy podział ról społecznych. Jakby mm -hmm. jest nam w tym dobrze, jakby rozumiemy tę sytuację, też robimy absolutnie wszystko razem, więc to nie jest tak, że ktoś tam, nie wiem, siedzi w garach, a inny siedzi w, inny siedzi w robocie, to, to w ogóle nie, to też nie o to chodzi, bo to jest jakieś tam uproszczenie mm -hmm. i i dobrze nam z tym, tak? I dlatego jesteśmy negatywnie też nastawieni do, do, współ, do współczesnego świata, gdzie, gdzie jednak. E ja, ja, ja nie rozumiem tego konceptu, że to kobieta ma być jakoś tam bardziej męska od faceta. To jest jakby whatever works, tak? Dla co, co kto lubi, ale. Tym bardziej, że powinniśmy chyba skupić się na tym, żeby wykorzystywać czyjeś zalety. Więc jeśli kobiety są lepsze w określonych rzeczach, i mężczyźni są lepsi w określonych rzeczach, a to chyba co do tego nie ma żadnych wątpliwości, no to czemu tego, z tego nie korzystać, zamiast udawać, że tak nie jest? A wiesz, to słuchałem parę paru podcastów i są ludzie, którzy twierdzą, że, że nie ma żadnych różnic. Więc... No ale to... ale to wchodzimy w taki temat, że jakby. Tak. No, na pewno są bardzo męskie kobiety i na pewno są bardzo damsty faceci. I wtedy różnice są bardzo zamazane, ale tak statystycznie w większości przypadków, no to wiadomo, mężczyzna jest po prostu większy od kobiety i to tak. już to już jakby bardzo. Dużo Determinuje. Mówi, no. Tak Twoja kobieta się jara samochodami? Mówisz, że wszystko e, robi się razem? Jara się samochodami, no. Znaczy ona, ona tak naprawdę prowadzi tę drugą firmę, więc, e, więc jakby jesteśmy... No, wszystko robimy razem No, stop jesteśmy razem i... Ona też e, lubi, jak muchy je wpadają do ust, jak jeździ. No. <laughs> <laughs> o dziwo, ale tak, no. Tak, tak. I, e, I też to też jest mega dziwne u nas, że my na przykład rocznie to może spędzamy ze 3-4 noce bez siebie, nie? w sensie na takiej zasadzie, że ja, jak muszę już gdzieś wyjechać sam, no to, to, to wtedy tam jadę. E, jakby jesteśmy na stop razem, wszystkie pasje dzielimy razem i, i to jest super, no. Kurde. Brzmi br 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 <laughs> jakby takiego związku trzeba szukać. Jeśli się na tyle dobrze rozumiecie i o, jakby ty robisz coś, ona to rozumie, dogadujecie się, wykorzystujecie swoje zalety, no to, to, to coś, coś pięknego. Tak, udaje nam się. <laughs> mm. Dobra, ja zapytałem cię dzisiaj o wszystko, co chciałem cię mm -hmm. zapytać. Um, powiedz jeszcze proszę ludziom, gdzie mogą cię znaleźć w internecie, jeśli ktoś będzie szukał. E, w, gdzie można mnie znaleźć? E, chyba Instagram, Żepecki Auto. Gdziekolwiek nie wpiszecie w, e, na Google Żepecki auto, to. Ale ja chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć właśnie tych zabytkowych samochodów, bo e, to nie jest. E, e, ta cała przygoda nie zamyka się tylko w samochodzie. W sensie to y, ja zawsze wszystkim mówię, że to musi być przyczynek do czegoś fajnego. Jak już będziecie mieli taki samochód albo... Albo, nie wiem, pożyczycie od kogoś, to jedźcie na fajny weekend, zróbcie sobie coś fajnego, zobaczcie coś fajnego. To nie chodzi o to, żeby tym jeździć e, tylko i wyłącznie. To chodzi o to, żeby przeżyć jakąś przygodę e, e, dzięki temu. Znaczy to, to jest przyczynek do przygody, a nie przy, y, może być przygodą samą sobie, ale też jest przyczynkiem do kolejnej. Także życie musi być przygodą. To jest trochę tak, jak ludzie sobie wynajmują takie samochody na ślub chyba. Że to też, też wynajmują i to jest jakaś część tego doświadczenia, ale nie jest to główne doświadczenie. Po prostu jest jakiś moment, który mm -hmm. chcą docenić. I dzięki temu w tym celu wynajmują sobie jakiś wspaniały samochód i po prostu nim gdzieś tam dojeżdżają. Widzę już twoją minę, więc chyba nie lubisz tego <laughs> w tej całej <laughs> sytuacji. Ale odnoszę się do tego, że to jest jakby właśnie tylko część tego doświadczenia, tego doświadczenia, które jest dla nich bardzo ważne. Znaczy ja nie rozumiem idei wesela, tak? Mm -hmm. jakby, ja też nie. Ja nie, nie rozumiem nie, w ogóle nie, idei nie, ślubu. Ja, tak, że... Więc jakby jak, jak ktoś nie ma nic wspólnego z tym samochodem, to. To, to Cholera zabiera go na ślub, tak? No, po co ludzie dolatują helikopterem na ślub, albo dopływają motorówką, nie? No, jak nie pływają na co dzień, tak? Ja rozumiem, że jak ktoś, e, nie jeździ takim samochodem, e, jest w jakimś środowisku, które jeździ tymi samochodami, no to super, no to nie wszyscy przyjadą, będzie fan, tak? Jeżeli mamy towarzystwo, które lata helikopterami, to przylecisz helikopterami, no ale jeżeli to jest swój pierwszy raz w życiu, kiedy lecisz helikopterem, to to lecisz, ja mówię, po co, nie? W sensie. Trochę, trochę on, no. zgadzam się z tym jak najbardziej. Ja, ja też tego nie kumam. Nie, to nie jest coś, co ja bym zrobił. No, ludzie mają różne potrzeby i A nie, są, są tak? różni. Ja, tak, ale też te, te, te Wiesz, myślę, to, tak. dla, dla rynku starych samochodów to dobrze. Nie wiem, czy to dobrze. Bo wszyscy ludzie, którzy, to jest z tym, co się spotkałem w swoim życiu, którzy świadczą takie usługi, to niewiele z tych samochodów jest takich, wiesz, fajnych, zabytkowych. tak? To są na razie tak zwane ulepy, żeby to dojechało pod ten kościół i, w, i potem pod tę salę weselną. To, to tam ani nie, oryginal, ani nie za bardzo dużo oryginalnych części w tych samochodach. No nie, to. Gdyby jak robicie samochody, to staracie się. Włożyć wszystko, jakby skupiać się maksymalnie na jakości? Czy no to tak. wszystko ma być najdroższe, wszystko od najlepszych producentów? Czy to nie jest też do końca tak? Dlatego, że um, często nie ma wyboru, często jest jeden producent. E, jeśli chodzi o taką jakość, nazwijmy odczuwalną dla, um, dla właściciela, potem tego samochodu, no, to jest jakość skór, jakość dywanów, jakość lakieru, poziom lakierowania, spasowanie tych rzeczy, jakość chromowania. Um, no, ale to, to, to jest tak jak mówiłem na początku, jak my ten samochód wysyłamy gdzieś za ocean, dajemy gwarancję, co jest jakimś totalnym szaleństwem, 24 miesiące na wszystko w tym samochodzie. Jak e, często musicie przez to coś naprawiać? Wiesz co, starza się. To i nawet często. Ale to jesteśmy to albo robimy w ten sposób, że wysyłamy naszą ekipę gdzieś tam, żeby coś poprawiła, e, Albo po prostu płacimy za lokalne usługi, znajdujemy kogoś, kto umie to naprawić i wtedy. E, no ale. Dla mnie, ja muszę zrobić wszystko tak, żeby zminimalizować prawdopodobieństwo, że coś się zepsuje. No więc jakość części obecnie dostępnych jest bardzo słaba. To dla mnie jest takim przykładem: czujnik ciśnienia do oleju do i e gdzie jak mam zamówić, to zamawiam trzy, bo prawdopodobieństwo, że będzie zepsuty jest no dwie trzecie, tak więc. Dbacie jakoś mocno o ten pierwszy experience klienta, jak dostaje ten samochód, jakieś zapachy i tak dalej, żeby jak wsiada do niego jako po raz pierwszy, to żeby właśnie to było takie niesamowite doświadczenie? Czy nie skupiacie się na yeah. tym, po prostu samochód ma być zrobiony dobrze i tyle? Um. No nie, ale to ten pierwszy eksperyment i tak jest związany z nami, to znaczy i tak musimy razem się przejechać, i także to, nie, ale nie, 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 nigdy, nie, nigdy o tym nie myślę. Wiem, że Anglicy robią jakieś właśnie tam, jak przekazują tego swojego Mercedesa, to tam jest taki cały cyrk zrobiony dookoła. Tak jak w salonie samochodowym, jak odbierasz samochód taki droższy, to też jest cyrk zrobiony. Tak, tak ale tu, tu wiesz, to jest przygoda, tak bo większość ludzi jest zaangażowanych jednak w budowę tego samochodu. No, jakby nie wszyscy, bo też dystans robi swoje, ale mamy w tym miesiącu nasz klient Wejdź tu przylatuje specjalnie, żeby zobaczyć. No że to, to samochód jest tak naprawdę to jest polakierowanie na dwozie na, na kołach parę elementów za, zamontowanych, oklejony, cały jest z bandażami, żeby nie uszkodzić lakieru. No więc już sam fakt, że on zobaczy ten samochód skończony, jest jakimś experience, no. Ale nie, nie, no nie robimy jakiś tam, wiesz, wyjść do restauracji. Znaczy jakby ja też przez to, to też no nawiązując do tego, co wcześniej mówiliśmy, że większość z tych ludzi jaś, ja, po prostu jakiś zaprzyjaźniamy, no więc tu sobie na kolację pójdziemy. Już nawet po, ja mam jeszcze kolegów, jakby z moich klientów, e, to też zabawne, bo to są sami starsi ludzie i jakoś mimo wszystko mogę ich nazwać kolegami, że mimo, że skończyliśmy komuś samochód dwa lata temu, to my nadal mamy towarzyskie, towarzyskie układy. I jak jestem w Londynie, no to idziemy na kolację po prostu. Tak? I to nie jest taki. Biznes, no, To w ogóle nie jest biznes, no co też mówić? Właśnie to też mam wrażenie, że to by było trochę niezgodne z Tobą, że ty, ty, ty zupełnie do tego w ten sposób nie podchodzisz, że to musi być jakieś biznesowe, że właśnie tutaj masz o zadowolenie klienta opisane odnośnie każdego samochodu i żeby dbać o experience. to nie do końca by się spinało z tym, jak Ty o tym opowiadasz. No nie, no jakby. No nie, no, no bo to jest jakiś teatr, tak. Ja nienawidzę teatru no, w życiu. No, to, to jakby, no wolę, wolę sobie z kimś powiedzieć kilka y, niemiłych słów, wyjaśnić sytuację, a nie, a nie, a nie udawać, tak? w sensie to nie nie, 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 no a to a to byłby taki trochę teatr, no, po co to. No, niektórzy lubią, ale to wcale nie trzeba się do tego dopasowywać. Wiesz, to też jest tak, że e, 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 jakby są ludzie, którzy odbudowują sobie samochody, ale na przykład mnie nie lubią. No, nie lubią mojego ojca, nie lubią mnie i nie będą z nami współpracować. No ale to jest właśnie to, 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 to że ja wszystkim mówię. Słuchajcie, no, jeżeli my się nie, jakby nie, nie, nie kliknie między nami, to, to to będzie trudna relacja. Po co nam taka relacja? No. To, to też jest istotne. No, jak tyle Dobry. czasu ze sobą pracujecie i to musi być częsty kontakt, no bo dowiadujecie się, że jakaś część jest gdzieś do kupienia, ona kosztuje ileś pieniędzy, więc pewnie musisz jako zapytać klienta o to, ile to będzie, ile to kosztuje i czy na pewno. Znaczy, bo... i, i, to, I tak i nie, dlatego że jeżeli jest to coś, co, jest, jest to jeden jedyny, jedna jedyna taka część, i wiemy, że drugiej nie będzie, no to, to nie ma po co pytać, tak, no bo jak nie kupimy, to nie skończymy samochodu, więc mm -hmm. to jest. No to, ale to jest każdy, każdy projekt, każdy jest totalnie indywidualny. I, jakby, i właśnie fajne w tym jest to, że teraz na to wpadłem, że to, że to jest indywidualne nie wynika ze strategii, że o my tu indywidualnie to panu tam nie wiem, oprzyjemy fotel inaczej, tak? Tylko, że po prostu ten każdy jeden samochód, przez to, że nie robimy tego na, na rynek dla dealerów, to każdy jeden samochód jest realizacją marzeń jakiegoś jednego faceta. Tak? Jest customowy po prostu. Jest totalnie customowy. Ja bym chciał zobaczyć. Te, mało macie zdjęć, mam wrażenie, przynajmniej z tego, co patrzyłem, ze środka. Jestem ciekawy, jak te samochody wyglądają w środku. One to muszą, zapraszam. Muszą być, na nas, to one muszą jest. być niesamowite. Taki stary samochód, zrobiony na nówkę sztukę, jeszcze tymi nowymi technologiami, to musi pięknie wyglądać w środku. Ale też nie zawsze nowymi technologiami. W sensie, jakby nowe technologie, to jest typu zabezpieczenie antykorozyjne i tak dalej. Mhm. E, no ale to my staramy się to robić w taki sposób, jak to było robione. Tak? To po prostu poświęcamy dużo więcej czasu, żeby to wszystko było dobrze spasowane. I to, I to jest ta różnica. No, tapicer, który, który jest jakby no od lat w, tej, w tym naszym warsztacie, jest absolutnym mistrzem świata. To w ogóle to jest niewyobrażalny ten jak potrafi zrobić. To co to znaczy? Dokładność, każda. Trzeba zobaczyć dwie tapicerki, jedną dobrze poprawnie zrobioną i jedną zrobioną jego. Tam jest coś, i to też ostatnio właśnie ze swoją narzeczoną rozmawialiśmy o tym, że jakby my do końca nie wiemy, co to jest w sensie, co robi tę tapicerkę wyjątkową. To, to jest. Patrzysz na dwie, jedna jest okej okay, poprawna, patrzysz na drugą i myślisz sobie, no to jest coś niesamowitego. No. Hmm. Teraz to to bym jest... myślę, że to nawet musi być kawałek skóry, który wybierasz, musi być dobrany. To nie może być tak, że wybierasz, kładziesz po prostu skórę i nie, nie, niezależnie od tego, jak ona się tam układa. No tak, tak, no wiesz, no to, to jakby ta skóra, no to, to co dostajesz, no to, to są plecy krowy, nie no. Hmm. Jakby to, to też był żywy organizm, ma, gdzie niegdzie masz skazy, gdzie niegdzie wiesz, też musisz umieć to jakby wyciąć. Eee, no i plus... No nie wiem, no wypychanie tych gąbek, wypychanie tego wszystkiego, no to też yy, on to potrafi zrobić no, w niesamowity sposób. No. Nie, nie, nie umiem ci tego wytłumaczyć. To... Szukacie teraz kogoś do siebie? Kogo szukamy do siebie? Szukamy, e, szukamy dwóch osób, które by były w stanie złożyć samodzielnie samochód. Ale no to mamy paru kandydatów, zobaczymy co z tego wyjdzie. tak jest... Ale jak ktoś by chciał u was pracować, to się może odezwać. Jeśli jak najbardziej. Ma, jeśli A to, ma tak, znaczy, i to jakby bezpośrednio do mnie, My tam nie mamy żadnych jakichś tam e, korporacyjnych, tu najpierw z tym, potem z tamtym, potem z innym. No, nam wystarczy rozmowa. Umowę z e... pracownikami podpisujecie? Jak to umowy? Mówię, że nie podpisujecie umów z klientami, więc pytam, czy... Nie, ktoś... no mamy, wszystkich mamy normalnie zatrudnionych na umowę o pracę, nie? Ja, ja, jakby, no to też część Żartuje. tego świata, który już nie istnieje, tak? Co ja nie, absolutnie nie, 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 nie toleruję pewnych rzeczy, tak? Mhm. Mm, czy mógł, trzeba mieć jakieś wykształcenie, czy po prostu... Kum nie, kum nie mieszkańcy? ma znaczenia, nie ma znaczenia. Wykształcenie tutaj jest. Znaczy fajnie, jak ktoś skończył technikum, tak? I wie, że tak powiem, nie wiem... Co? Jakąś tam teorię. No, tak, jakąś tam teorię. Ale, ale raczej jest jakaś fantazja i zdolności manualne, no i plus te wszystkie cechy, tak, które pozwolą adeptowi e, wytrzymać, e, wytrzymać parę lat bez, bez finalnego efektu. I najlepiej, ale żeby wstawał rano z myślą o samochodach i budowlanych. Tak. Ale, ale wiesz, ja ci powiem, że ci ludzie, z którymi współpracuję, są oczywiście pojedyncze osoby, które trochę tak przychodzą do pracy, po prostu jak do pracy, no ale no jakby wiesz. no życie, ale myślę, że większość osób jednak ma tak, że, że naprawdę o tym myśli, to to się nie da inaczej, to po prostu to, to, te samochody zostały zrobione ludzką ręką i tak samo muszą być odbudowane, to już w tym drugim warsztacie, gdzie robicie mhm. te Mercedesy, tam pewnie można trochę bardziej w ten sposób funkcjonować, ale jeśli tutaj za każdym razem musisz wymyślić coś nowego, to, to trochę się nie da. Bo cały czas no. pracujesz na nowym, żywym organizmie. Nie da się. Mhm. A znaczy nie, nie nie ma efektów, nie ma, potem nikt nie jest z tego zadowolony, potem to trzeba poprawić, i to, i to taka kula śniegowa się z tego robi. To, to czy Trzeba to lubić. Jak, jak się tego nie lubi i, i też za, zawsze się śmieliśmy za że to jakby trzeba być lekko wariatem, tak? znaczy to, to naprawdę nie jest praca dla kogoś, kto lubi sobie posiedzieć tam te 8 godzin, popykać ten komputer i iść do domu, to, to nie. I to musi być też osoba, która jest świetna w wymyślaniu rozwiązań. Oj tak, tak. Znaczy tu musimy mieć rozwiązanie na każdy problem, a nie na odwrót. To najlepiej no. kilka na każdy problem, no. bo pierwsze najczęściej się nie uda. <suszy> Um, dobra, teraz już naprawdę kończymy. No, e, dziękuję ci bardzo. Super się rozmawiało. Ja również bardzo dziękuję. Super rozmowa. Do zobaczenia. Hejka. Siemanko. od teraz specjalnie dla was będę nie nieprzygotowany nie dwa, a trzy razy w tygodniu. Nowe podcasty we wtorki, czwartki, niemdziele o 19. Pozdro.